Śnieje przy strachem. Witajcie w świecie Krynu. Trójka bohaterów postara się zmienić losy nadchodzącej wojny. Arves jako Tilani Delane, Druidka wraz z małą towarzyszką Tuk-Tuk. Aramil jako Riardon, miejscowy Urwis z paktem z nieznanym bytem z innego świata. Oraz Robo jako Trevor Lerun, człowiek, wojownik i giermek Solamni. Witam Was w kampanii Dragonlance. Usiądźcie i posłuchajcie. Więc dzień dobry, drodzy bohaterowie. Powracamy do tej cudownej kampanii. Do świata Krynu, gdzie smoki latają wysoko i spluwają na dzielnych graczy różnymi substancjami z żołądka. Cóż, jak pamiętacie, udało Wam się odbić morskie elfy, znaleźć wewnątrz dziwnej skrzyni dziwną rzecz. I przenosimy się, moi drodzy, jak jesteście w drodze. Przemieszczacie się z powrotem do miasta, by zapewne chwilę odpocząć, uzupełnić ekwipunek, po czym wyruszyć na północ. Niestety z obozu trzeba było się dość szybko zmywać, bo na niebie latają wrogowie i na pewno niebawem przybędzie tam ich o wiele więcej. Więc czym prędzej wyruszyliście na zachód? Kilka godzin podróży w nocy, by się oddalić bezpiecznie. No i niestety czas na odpoczynek, gdyż do miasta nie dojdziecie niestety. Rozbiliście jakiś mały obóz. I chyba warto omówić to, co się wydarzyło i to, co będzie się działo dalej. Razem z wami ruszyły morskie elfy, które pomagały przy podbiciu obozu. To jest bardzo dobry moment, by podjąć jakieś decyzje, wydać jakieś rozkazy, zadzwonić do bazy i iść w stronę niebezpieczeństwa. Cisza, spokój. Nie ma żadnych latających mantikor nad głowami. Żadne rekiny w wodzie nie pływają. Jesteście bezpieczni. Przynajmniej chwilowo. Torniro, czy ty kiedyś czytałeś może coś o smokach? Mówisz jakieś śmianki? No. Oczywiście, a co byś chciał wiedzieć? Lepiej jak ich zabić. Ale też czy można z nich, powiedzmy... Czy one są wszystkie takie, powiedzmy, złe i powiedzmy służą tej królowej? Czy może będzie się dało z jakimś dogadać, żeby po prostu poleciał sobie, zostawił nas i dał przejść do tego miasta? No więc to jest tak. Teraz chciałbym rzucić, żeby wiedzieć, co wiem. No dobrze, to by się przydał jakiś rzut chyba, nie wiem. Historia, bo to raczej rozmawiamy o historii teraz, nie? Co tam mogłeś w księgach wyczytać? Bo tak się pytanie, jakie Tornillo mógł kiedyś rzeczy wyczytać? Co dokładnie chciałbyś wiedzieć? Chciałbym wiedzieć, jak to właśnie jest z tymi smokami. Czy wszystkie są... Czy wszystkie źle życzą nam żyjącym w tej krainie i czy wszystkie są jakby na usługach tej smoczej królowej? Według tego, co kiedyś wyczytałeś, to na tych ziemiach jak najbardziej kiedyś żyły smoki. I to w zasadzie tak jak ludzie. Niektóre były dobre, niektóre były złe. Nie wszystkie były na usługach smoczej królowej, więc na pewno... Teoretycznie, jeśli więcej smoków niż ten jeden obecnie znajduje się na tych ziemiach, to może z niektórymi da się dogadać. No, więc to właśnie Tornillo Lo przekazuje Trevorowi. Ten, który był w obozie, z pewnością był tym, z którym nie chcemy rozmawiać. Chyba że szczękiem oręża. Ale może będzie jakiś inny się znajdzie. A propos zabijania smoków, no to wiesz, że
Zwykłe oręże jak najbardziej na niej działa, jednak no niekoniecznie jest skuteczne, bo walka mieczem na unoszącego się w powietrzu smoka może raczej zakończyć się tylko jednym wynikiem. Na pewno czytałeś kiedyś o darach boskich, którymi zostali obdarowani ludzie, o mężnych wojach dzierżących smocze lance, które były wyjątkowo skuteczne przeciwko smokom, jednakże są to artefakty jedynie pojawiające się w starych pismach i czy to była prawda, czy też nie, ciężko to zinterpretować. To właśnie widzę pewien zasadniczy problem, tego, że one latają. No właśnie, Trevor, że chciałem ci zasugerować, że może powinienem zacząć pracować dla ciebie nad jakimiś mechanicznymi skrzydłami. Może to byłby największy wynalazek z mojego życia, takie mechaniczne skrzydła, żeby ci mówić, tak jak ty się powiększysz, to waga, to będzie straszliwie duże skrzydła musiałyby być. To będzie bardzo trudny projekt. Ale to wcale nie będzie trudny projekt, bo myśmy już latali, prawda? Powiedz mu, opowiedz mu. W kierunku ze spadkiem dość niezbyt przyjemnym. Ale jak to spadek był bezpieczny? Mieliśmy bezpieczny spadek, więc mogliśmy lecieć, a potem bezpiecznie spaść, znaczy, prawda? Katapultę. Jak będziemy walczyć ze smokiem, jak wyszliście się z katapulty, to on zrobi unik i ty po prostu przelecisz się na drugą stronę. Ale mamy patyk, więc ja będę lecieć, dźgnę go patykiem. Ale on zrobi i będzie po smoku. On lata, on ma skrzydła, on tak zrobi jakieś sił i odleci na kawałek. Patrzy na ciebie, jak ty lecisz z tą włócznią i trafiasz w powietrze i tak na ciebie popatrzy, może w ciebie zionie, może nie, bo zna, że okej, okay, są rozdzieleni. Boże, a twój zakon rycerski nie ma tam jakichś, nie wiem, jeźdźców jastrzębi, jeźdźców gigantycznych gryfów? Może mógłbyś takiego wierzchowca, który też lata, dosiąść jako dzielny rycerz? Na koniach jechali, także konie to tylko koniach wiem, także... Chwileczkę, ktoś już miał pomysł, żeby Dragonela oswajać? Kto to... Nie. Ten chłopak w tej wiosce, w tej pustce. No, ja też jestem za tym. Chodźmy, zobaczymy, przytulimy, polecimy. To są dzikie. A tam ja dzikie, tak dzikie. Podchodzę do Tilly od tyłu, kładę jej tą rękę w metalowej zbroi tak na ramieniu. Jest tylko takie... Coś sobie wzięłaś. Wzięłam? Ja nic nie mam. A co mam? Było w worku. W moim worku? No jak w moim worku było, to jak mogłam sobie wziąć, jak to moje? W moim worku. W twoim worku? Coś ci zginęło. Ktoś cię okradł! Patrzę na nich. Czy kenderzy mają takie słowo w swoim słowniku jak kradzież? To określają wszystko zawsze, kiedy ktoś im kradnie coś, a nie kiedy one kradną. Także to jest takie jednostronne stwierdzenie. No ale to ja to wiem wszystko od Riardona, bo Riardon opowiadał, że zwiedzał więzienia od drugiej strony, bo czasem coś sobie przywłaszczył i potem go zamykali. Riardon, gdzie twoja kula? Ta połówka kuli. Oddawaj. Trevor, oddawaj. Ten elf zostawi. Bawcie się sami. Ręka jest coraz cięższa. Ej, krzywdę mi robisz, zostaw. Oddaj kulkę. Nie mam żadnej kulki. Tymczasem, kiedy oni się tam szapią, Tornilo mówi do Trevora, więc jeśli ten fragment patyka, który ma Tila jest naprawdę fragmentem włóczni, to chyba albo samym czubkiem, albo końcem uchwytu. Ale jak się znajdzie resztę tej, i to nawet dość okaże, że jest moczą włócznią, miałbyś dobrą broń, tylko jeszcze trzeba znaleźć, tylko trzeba jeszcze tego wierzchowca latającego znaleźć. Albo ściągnąć właśnie smoki na ziemię. A to, żebyśmy potrzebowali, powiedzmy, jakiś sposób, żeby jakieś siatki może? A gigantyczna sieć wystrzeliwana z działa, z obciążnikami, a takimi naprawdę dużymi, i później jeszcze to włóczniami przebić z góry, tylko trzeba by go zaciągnąć w takie miejsce, taką pułapkę zrobić. Ale Tornilo, bo ja nie wiem, o czym wy mówicie, bo ten mój patyk, nie? No to przyjaciel Solinarii to mi powiedział, to powiedział, że mam wziąć ten patyk i pójść do tego latającego miasta i będę miała ten patyk naprawiony.
Czyli ja nie muszę nic znaleźć, ja muszę tylko tam iść. Tira, chcesz przypomnieć, że to jest lanca. No tak. Lanca jest duża do walki dla mnie czy dla Riordona. Dla ciebie to będzie za duży. Mam takie bawy. Jestem malutka? Tak biorę się pod boki i mimo już mam wzrostu... te ciężkie ręce Riordona na sobie, to próbuję jesteś być duża. Wzrostu tornilo, tak powiem. No, jesteśmy wielcy. Powiedz im, Tornilo. Tornilo tak staje, tak się nadyma maksymalnie, także ma swoje 1,20 m. Dokładnie. Jesteśmy wielcy duchem i posturą, i odwagą. Tak. I żadna lanca nie jest dla nas za duża. Ta lanca jest dłuższa niż ty jesteś wyższa. Tak zaczynam się zastanawiać i tak... Tornilo, a jakie są długie lance? No taka porządna lanca rycerska ma tak około 1,5 do 2 metrów, w zależności od tego wzrostu jeźdźca, bo to musi być odpowiednio wyważone, żeby ten jeździec, kiedy jedzie z tą lancą na koniu, żeby go ten czubek nie przeważył. Więc tak mniej więcej 1,5 metra do 2 metrów to taka standardowa długość. A ciężkie to? Powiedziałbym, że jest to raczej broń, która, wiesz, kiedy koń pędzi, kiedy pędzisz gdzieś w swojej formie konia, to masz impet, masz siłę, wiesz, prędkość taką, więc to raczej jest taka broń do nadgania przeciwnika, więc sama ciężka nie może być, bo właśnie jeźdźca za bardzo zmęczyła, duża. To jak będę koniem i będę to trzymać w zębach, to mówisz, że się nada. A nie może, że kiedy ktoś koniem sobie wyprodukować takiej ręki na grzbiecie, żeby trzymała tą lancę, to wtedy byłoby najlepiej. Bo w zębach tak ciężko, musiałabyś sobie tam włożyć w pyt tą lancę i tak trochę niewygodnie, wiesz? A ty widziałeś kiedyś konia z ręką na grzbiecie? No ale to chyba ty jesteś mistrz, a to chyba ty kontrolujesz swój kształt. Tira, możesz sobie, nie wiem, jednej nogi na przykład na grzbiecie wyciągnąć i wtedy trzymać tą lancę na grzbiecie? Tira, ja chcę ci przypomnieć, że ja nigdy nie widziałem konia z lancą w pysku. Zacznijmy od... Nie? Nie. To tak nie działa? Solinari, no i co ty teraz narobiłaś? Jak ja mam tą lancą potem, jak ją naprawię, machać? Jak to takie wielkie i ciężkie ponoć, hm? Słyszysz, Solinari? Jest zaaferowana i tam się turbuje z chłopakami i z Solinari, to tak próbuję ten worek jej tam od tyłu... ukraść? Chcecie to rozwiązać mechanicznie? Bo nie wiem, tak się na mnie patrzycie teraz. Może być. To nie wiem, na jakieś przeciwstawne twoje ręczne palce, na percepcję, Tilly? Jezu, czy ja mam coś takiego w ogóle jak percepcja? No mam percepcję. Każdy ma percepcję. Jezu, ten oszust jeden. Cyk. I zaczyna tam szukać. Kulki. Ej, ty! No, Riordo, tak nie wolno, oddawaj! To moje! Podskakuje. Ciuk, bierz go! Ile, a może że sprawdzisz moc tej lancy i go tym patykiem uderzysz? Zobaczymy, czy ten patyk działa. To jest myśl! Ja wyciągam ten patyk za paska i ćgam go. Zardzewiały kawałek metalu. Ćgam go w kolano. W kolano. Czemu? Broń się! Wchodź jak masło. Pęka ci kolano. Jesteś kaleką już do końca kampanii. Minus 10 do zręczności. Nie umiesz biegać. Na niedźwiedziach będziesz jeździł, nie? To będziemy trochę, powiedzmy, pas będziesz przywiązany do niedźwiedzia. Będziesz na nim jeździł. Jestem strażnikiem, już tylko to mi zostało. Miejskim. No. No dobra, ja myślę, że wyciągam tą kulę, a całą resztę tego worka z tymi magicznymi broszkami, całą tym szpę, całą matę, to odrzucam. I tam się wgadam jak sroka w gnat. Kawałek pękniętej kuli. Że musimy to oddać. Bo inaczej będę przeklęta bardziej niż przeklęta. I tak już jesteś mniej przeklęta niż byłaś. Wiesz, jak to jest, gdy nie możesz jeść? Chudziutka jestem.
Widzisz, jaka jestem chuda, jaka leciutka. Jeszcze trochę i zniknę. Zawsze chyba lepiej, niż nie móc się załatwić. Słucham? Nieważne. Z was niesie to smocze jajo? Bo domyślam się, że to nie jest małe jajko. Ja myślę, że mam work po prostu. Ty tam zobacz, co Trevor tam... O, tam ma ciekawsze. A macie... A jaki jest pomysł w stylu na to smocze jajo? Bo tak Trevor niesiesz, ale co zamierzasz z nim zrobić? Bo domyślam się, że nie jedź, że chyba nie jajecznicę. Nie. Przehandlujemy u pani burmistrz może. A to co myślimy, że myślimy, że to co myślicie, że ta plotka, że to ona jest tym smokiem w ludzkiej postaci, to... Jeżeli tak, może... i weźmie i damy jej... Jeżeli ona jest smokiem i damy jej dzidziusia, to chyba się ucieszy, nie? I nam pomoże. I przehandlujemy za tą fantastyczną zbroję dla Trevora. Jaką zbroję? No tam, co, no ta to stała w jej gabinecie, co mówiliście. Ja tam nie byłam, ja nie widziałam, to tylko tam opowiadali, ale... No ja wiem, że umówili, ale chyba nie słuchałam. Bo gadałaś wtedy. Bardzo dużo gadałaś. Mogła tak być, że dużo gada. Nic nie kradłam, w życiu nic nie ukradłam, więc ty mi tutaj nie mów takich rzeczy. Bez zeceństwa takie pod moim adresem. To nie przystoi. I ty pamiętaj, że to musimy oddać, bo moja krew jest cenna. Ale jeśli ten czarodziej jest tylko udawanym czarodziejem i on nie skończył kolegium, to może on tak naprawdę do tego czaru nie umiał rzucić i to jest jeden wielki, jak to się mówi, szwindel. Więc może mu nie musimy tego oddawać. Musimy to oddać, bo ja muszę przestać być przeklęta, rozumiesz? Ale już nie jesteś przeklęta. Tylko dała łatwą krewa, może on jej nie umie wykorzystać. Chyba, że ją już wypił. Co? Tak działa ta wasza magia krwi, że pijecie krew? Chcesz powiedzieć, że on mnie zjadł? I stał się Kendero wampirem. Bycie wampirem ścieżką do nieśmiertelności. Zaszyje się gdzieś na 1000 lat i przeczeka całą tą burzę, a potem wyjdzie z krypty i wiecie... Będzie odbudowywał światło armii Starszej Królowej. A jak on wypił tą moją krew, to on będzie taki jak ja? Będzie mógł być mną? Taki popieprzony nie będzie. Co? Ja dzisiaj tylko... nic nie pieprzyłam, tylko soliłam trochę. Ja nie to... zjadłaś. Ja nie znam elfi. Bo solinari. Buhaha. Pierwsza. Ostatnia warta moja. Ta środkowa dla Tilly. Za karę, za ostatnie warty. Nie. Nie, ja się nie zgadzam, bo mnie tutaj jedzą, piją i w ogóle... O! Jeszcze mnie tutaj Riordan ukradł. Nieładnie. Ostatnio śpisz na wartach, więc za karę teraz twoja warta będzie w środku nocy, więc musisz na nie wartować. I nie ma spania, bo się obudzę w trakcie i będę sprawdzał. Ostatnio jej warta była w środku w nocy. Nic no tego się pamięć. I sam Bóg mi powiedział, że ja muszę spać w nocy. Nie, że masz mu dupy nie zawracać, a nie, że spać. No to no nie jestem twój Bóg po pierwsze. No to nie mój Bóg, nie wiem, czy to Bóg. Nie mój, przyjaciel Solinari. Powiedział, że mam spać i nie gadać. Dlaczego go słuchasz? Gadaj do niego. Módl nie się słucham. Do niego. Modliłam się do Solinari, a on się zdenerwował. No to a potem przyjdzie i cię pstryknie i się nogami nakryjesz. A może ciebie pstryknie, bo to ty idziesz spać, a mi każesz nie spać. A? Już ja mu wszystko powiem. Ja idę do elfów. Oła. Na 10 minut temu. Oni sobie rozbili obóz kawałek dalej, żeby wam nie przeszkadzać i nie słuchać tego wszystkiego. Ja się domyślam. Jak wszyscy zdrowi? Wszyscy cali i zdrowi, odzywa się Iżwern. Jaki teraz macie plan?
No zgodnie z naszą umową, moi bracia oddalą się do świątyni, a ja będę podążał razem z wami dalej. Dziękuję. To ja dziękuję. Czy wasza rasa trzyma jakieś zapiski o smokach, które są wam wiadome? Wy żyjecie dłużej, to macie powiedzmy lepszą może pamięć do takich historii niż mnie. Pytaj, a postaram się odpowiedzieć. Czy jest jakiś sposób, żeby oszukać smoki? Żeby oszukać smoki? Tak. Jest, może, w jakim tak, sensie? Żeby, nie wiem, na przykład zwieść je, czy są na coś na przykład podatne, że można ich je czymś, jakiś może zapach, bądź dźwięk ich powiedzmy wzywa gdzieś, żeby powiedzmy je wygonić. Nie wiem, Kroborze, czy wiesz, ale smoki to nie są dzikie bestie. Są bardzo inteligentne stworzenia. Czyli to raczej one nas wywiodą w pole. No nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, ale raczej jesteśmy na przegranej pozycji. Zdaję sobie coraz bardziej. Lepiej późno niż wcale. Nie, dokładnie. Dobra, odpoczywajcie. Jutro powinniśmy dojść do miasta. Ja się po prostu oddalam od tych dwóch obozów. Oddalasz się od obu obozów? Tak, żeby porozmawiać z bratem. A, okej. Okay. Tak. Czyli gdzieś tam Trevor odchodzi, zabierając plecak. Tak. Halo? Po krótkiej chwili, po komunikacji, ktoś odebrał inny, została przekazana informacja i po chwili słyszysz swojego brata. Tak, Trevorze? Tak. Jak ci idzie? Jak morale? Co masz na myśli? Jak morale? Bardzo wysokie. Idziemy na śmierć. Wszyscy są zachwyceni. No to liczyłem. Wiesz, spotkaliśmy smoka. I żyjecie. Ledwo. Pacyfikował prawie cały obóz jednym zionięciem. To tak jak ten, który wypalał Vogler. Tylko, że tamto to była maszyna. Ten to był prawdziwy latający. Jeszcze gadał. Co mówił? No, że w sumie jesteśmy nic nie warci i w sumie nas obrzucił kwasem z pyska, także. Czy mam rozumieć, że już nie jesteś przystojnym młodym mężczyzną? No, a może jakaś się tą w końcu zainteresuje, tak. To bardzo mi przykro, bracie, że nie, niestety sobie będę musiał się brzydzić, jak cię zobaczę, ale. Nie bardzo. Ale cieszę się, że żyjesz. Tak, na pewno. Dziękuję. Prawdopodobnie da się wyklepać. Nie martw się. Może tyle poprosisz. Pomodli się do tej Solinarii. Może pomoże. Lepiej ją nie podpuszczać, bo jeszcze uwierzysz, że... Nie, lepiej nie. Przynajmniej nie martw się. Podobno każda zmora znajdzie swojego amatora, więc... czy jakoś tak. Wolałbym, żebyś znalazł amatorkę, ale... Poza tym tu jedna taka wzdycha. Tak? No, odkąd wyjechałeś, to takie obrzydliwe babeczki piecze, że... Dostajesz za darmo? I potraw nie do pieprza. To masz problemy. No dobra, jakie tak. Plany? Co mamy robić? No. My teraz zmierzamy, powiedzmy... Tak mówiłem mniej więcej na mapie, próbował pisać powiedzmy tą taką jakby, że jesteśmy na tej, pomiędzy tą granią powiedzmy, z tym jakimś jeziorkiem i że zmierzamy powiedzmy do tej grani... Granią z jeziorkiem. To powiedzmy tutaj w tym jakby, tak jakby... Jesteście na północny zachód od nas.
Tak, teraz zmierzamy na zachód. W głąb lądu, na zachód. Tak, zmierzamy tutaj w tym miejscu, żeby powiedzmy zapasy zebrać oraz naszego przewodnika, i potem następnie ruszyć do końca, powiedzmy, tych kanionów. Tutaj. Czy mamy się przemieścić? Chyba tak. Tak. Jakaś sugestia, w którym kierunku? Bo... My będziemy. No chyba, że bracie, głodnie. Planujesz całą glorię i chwałę dla siebie zebrać. Nie dam rady. Myślę, że od południa przyjdziemy do nich, a wy byście mogli ich odciągnąć od północy, od morza. Czyli na północ mamy płynąć. Tak. Jeszcze by zostawiam to, czy od razu wyjdziecie na ląd i zaczniecie się atakować, czy zejdziecie jeszcze trochę wcześniej. Ale nam, powiedzmy, transport do miasta zajmie jeden dzień, dwa, trzy. Trzy, cztery dni będziemy na miejscu, mniej więcej. No dobrze, no to z samego rana zbieramy obóz i płyniemy na północ w takim razie. Tak. Ułożę na siebie. Wy również. Ty, ty, ty. Halo? Rozłączył się. Rozłączam się ponownie i wracam do naszego obozu. Mój brat weźmie armię i ruszy z północy. O, moment. Muszę odebrać. Nie, nikt do ciebie nie dzwoni. Mamo, to ty? Dobrze, moi drodzy, jeśli nie macie nic przeciwko i kolejnych pytań, to sugeruję, że się przenosimy. Kolejny dzień, gdy docieracie do mieściny w kanionie. To co, jakie plany? No co, no jakby idziemy do tego Gama Yamaga. Okay. Pokazuję mu to o i tak pokazuję tą kulkę tak, żeby Tilaj nie zwinęła. Tak. Wyżej, tak. To moje. Wiesz, tam widziałem, że on mnie jak może jakieś takie... Że może byś coś jeszcze ugrał u niego. O to chodzi. Przede wszystkim o to. No, a potem ewentualnie moglibyśmy się go podpytać. Z tym smoczym jajem. Nie wiem, czy ja chcę mu mówić o smoczym jaju. Chociaż... A może on już wreszcie przestać mnie odklinać, raczej zakląć, żebym przestała być zaklęta? O, odklnąć mnie? I tak ile jednak klątwa zostaje, nie? Bo chcesz mi powiedzieć, że on ściągnie się klątwy i wyrośniesz na pięknego łabędzia? Co? Ja jestem piękna, no. I bez tego nie zauważyłeś? Broda zniknęła. Bejardom. Piękna i bestia. Tak, tak. Idziemy. Nie rozumiem, o czym mówisz. Po drodze, Trevorze, mijasz sklepiki, więc rozumiem, że zakupujesz tam te rzeczy, o których mi wspomniałeś. Tak, dwie sztuki i zobaczę, czy może już umaga coś kupię, jak nie, to potem trzeci kupię, tu kupię, jeśli będzie okazja. Czyli Trevor zakupuje dwie sztuki bomb dymnych. Tornilo, a jakby tak się zrobiło taką jakąś wyrzutnię, która by strzelała takimi kołkami, na których byłaby sieć i to by łapało coś, co lata i to uziemiało. Riardon, ty byś nas wczoraj słuchał. No właśnie. Wiesz co, można, no jest coś takiego jak, no można nazładować armatę gwoździami i je wystrzelić. Działa bardzo efektywnie na bliskiej dystansie przeciwko piechocie. Gorzej, ale masz na myśli, żeby smoka zestrzelić, czy coś mniejszego? Ponieważ problem jest taki, że balistę kolotu sieci jest bardzo ciężka, ale wydaje mi się, że gdyby mieć kilka balist, to one mogłyby znacząco pomóc w walce ze smokiem, ponieważ raz, że jest
dobra siła uderzenia, a dwa, gdyby do tych strzał z balisty przymocować linę, to wtedy można by go na ziemię ściągnąć. Ale tak, żeby wystrzelić sieć, no jeszcze sieć umiarów smoka, to by wymagało nie lada kunsztu mechanicznego z mojej strony, żeby takie to zbudować. No to chyba masz. Nie lada kunszt. Mam, a trzeba by plan, środki, czas. Jak będę miał czas, to mogę spróbować coś takiego go zaprojektować. No dobra. Przemierzacie uliczki z wyłożonymi kolorowymi kamyczkami na ziemi i na ścianie. I zmierzacie do Lawendera. Gdy przechodzicie koło karczmy, zauważacie, że drzwi otwierają się z dużym hałasem na zewnątrz. I widzicie, jak przed karczmę wypada pani burmistrz. Dzień dobry, miło panią widzieć. Dzień dobry. Musimy porozmawiać. Ale my jeszcze musimy iść do Lawendera. Zdążycie później. Ale to bardzo, bardzo pilne. Chodzi o moje życie. Nie ma pilniejszych rzeczy. Cicho. Tila pozamiatana. Idziemy. Ja powiedzmy. Jak faktycznie rzucimy, to ja może tam jakby ten worek z jajem tak. Tak jakby tak. Może nie ma handlu, że po prostu jakby tak lekko bujam koło nogi. Tu masz garba w tabardzie. Ale będziemy rozmawiać tutaj, czy wejdziemy do środka? Do mojego gabinetu, zapraszam. Fenomenalnie, będę mógł tą piękną zbroję zobaczyć i ocenić jej kunszt. Tak, oczywiście, chodźmy. Nie, tak nie wiem. Podchodzę do Riardona i tak lekko szeptam. Nie wiem. Będzie przygotowany. Stary, mam już sranę. Ona jest prawdziwym smokiem, to zrobi z nami tam to samo, co tamten duży. Wy macie przysrane, o co ja mam powiedzieć? Ale może ona jest tym dobrym smokiem? Mhm. Będzie dobra, dopóki nie spodoba jej się nasza odpowiedź. A mamy jakąś odpowiedź? Riardon, a czy twoja odpowiedź komukolwiek się kiedyś spodobała? Weź nam i chcę obiad zjedzieć, wiesz? Idę. Wchodzicie do karczmy. Widzicie, że pani burmistrz krzyczy do burmistrza, że do barmana, że zamknięte. Po czym barman wychodzi za szynkwasu i zamyka drzwi do karczmy. No, ona idzie na piętro wyżej. Tam, a barman zostaje, czy też wychodzi? Nie, zostaje na dole. A, okej. Okay. Taki posłuch wyprzymał. No może niech nikomu z was nie przyjdzie do głowy, żeby w nią rzucić jakimś zgniłym jajkiem albo czymś. To może być znak agresji. To jest znak agresji. Zawsze. Ale to jajko nie jest zgniłe, co Trevorie ma. To tam jest. Solina. Cicho. Coś sobie wybrała. Idę na górę. Ja tak staję i tak na głowie Tilly kładę rękę. Jaku ty znowu ode mnie chcesz? Już mnie ukradłeś. Już nie mam nic więcej. Wziąłem sobie. Pytałeś, czy możesz? Pożyczyłabym ci. Riardon, tak trzymasz tą rękę na szczęście na TV, czy co? Tak stoisz? Tak. Z niziołkami podobno działa to skandera, mimo że też. Idę na górę. Jeśli liczysz na błogosławieństwo, to ci go nie udzielę. Pani burmistrz. Zakładam, że wchodzicie do jej niedużego biura. Mhm. Ona idzie za biurko, siada na swoim fotelu. W rogu pomieszczenia oczywiście widzicie tą piękną, łuskową zbroję, która stoi na stojaku. O, ładne! Ja biegnę do tego. Tam wyrywam się Riardonowi. Ona cały czas patrzy w stronę Trevora. Ja siadam przed nią. Wiesz, jak ci włosy zostają w tym miejscu, w którym były.
A Tornilo, korzystając z tego, że Riazon trzyma Tile, tak odchodzi bokiem, podchodzi po tą zbroję i zaczyna na ją podziwiać. Jej kunsz wykonania i ocenia. Jak to jest? Z czego to jest zrobione? Puść mnie! Przecież zaraz mi wszystkie włosy powyrywasz, głupku jeden. Puszczaj! Podchodzę do Tornilo. Jak siadam i posłyszę, tak topór powiedzmy zakładam na krzesło, jeszcze na biurku takiego tym ostrzem, tak jakby tak stawiam. Nie będę owijała bawełnę i przedstawię sprawę dość jasno. Macie coś, na czym bardzo mi zależy. Patrzę na Tile. Rozum, godność, wybrańca bogów, pokazuję na mało. Ignoruję Riardona. Ale ja bym nie chciała u pani zostać. Bardzo by mi zależało na tym, byście mi przekazali tą rzecz. Rzeczą zrobią sobie taburę. Tornilo, powiedz jej coś. Ale co mam mamie powiedzieć, że co? Że nie jestem taburetem i nie można mnie przekazać. Ja się podajcie cenę. Ja się pochylam, patrzę jej w oczy, żeby zobaczyć może, czy to prawda, co mówił Riardon, może to może być smok? Tak nie, jakiś, próbuję zobaczyć, czy ma powiedzmy jakieś takie źrenice, takie powiedzmy. Ty masz jakieś takie umiejętności, czy po prostu... Wciąż. Aha, no to spostrzegasz, że jest to kobieta. A ja, oczy ja ma normalne. A ja jej mówię, proszę pani, ja to bezcenna jestem. Nie interesujesz mnie, dziecko. Kamień z serca. Dlaczego tego chcesz? A to pani ile ma lat? Więcej niż wy wszyscy razem wzięci. Aha, interesujące. Byłeś... Pamiętasz czasy, kiedy Smocza Królowa była jeszcze? Żywa? Chyba nie ma teraz większego znaczenia. Nie interesuje mnie, co robi. Nie interesują mnie jej sprawy. I nie mam zamiaru krzyżować miecza. Zależy mi również na tej społeczności. Wolałabym, żeby przeżyli. Czyli nie masz jednak jakiś interes w tym, żeby nam się powiodło? Powiedzmy. Znaczy... Pomoże nam pani za dziedziusia? Nie mogę stanąć po waszej stronie. Jeśli to zrobię, to miasto zniknie razem z jej społecznością. Ale i tak zniknie, jak nam się nie uda. Wie pani o tym? Jestem w stanie ich obronić. Jak długo? Tyle, ile będzie potrzeba. Z całym szacunkiem, ale trochę krótkowzrocznie pani patrzy chyba, myśli. No bo wie pani, tak jak ona tu przyleci, ta królowa, i ze swoimi smokami, to długo tutaj pani nie pociągnie. Najpierw by musiała powrócić. To ona jeszcze raz powróciła? Nie ma jej tutaj jeszcze. Jeszcze? A ten... Loren? Ten, Loren? Nie, ten brzydal taki, śmierdzący elf z długimi, oślizgłymi, czarnymi włosami, co to przez przypadek u niego byłam, to on mówił, że to on tu przygotowuje wszystko dla Smoczej Królowej i te wszystkie paskudztwa, co nas tam atakowały, to jego ten pionki były. O. Ja wszystko nie mam to pojęcia, przygotowuję. Dziecko, o czym mówisz. No to takie żabu ludzie. To jest limbo. Takie. To jest dziwne. Co oni tutaj przyszli i zaczęli robić moków z ludzi przy pomocy takiego kamyka. Nie polecam go dotykać. Ten elf strasznie śmierdział. Wow. Dobrze, nie będę dotykać śmierdzących kamieni.
Kamień nie śmierdział, ten elf po drugiej stronie kamyka śmierdział. Czemu wcześniej nic nie mówiłaś? Mówiłam. Nie wie pani co, to my się, to my się dogadamy we własnym zakresie, a pani coś to mówi tak... Wyraziłam się dość jasno. No właśnie. I tylko mam wrażenie, że jesteśmy postawieni pod ścianą przez panią. A po co nam ten dzidziuś? On daj go, tylko kłopoty będą. No, jeszcze matką zostaniesz i dziecko na stracenie. Ja? W życiu. Nie chcę wyglądać jak Rilo. Mogę was zapewnić, że będę o nie dbała. I żadnej krzywdy wam to nie przyniesie. Trochę dłużej żyją. Jaką mamy pewność, że to będzie dobry smok? Waszym kolejnym pokoleniom również. Tak. Zatem co możemy dostać w zamian za przekazanie jaja? Wsparcia nie dostaniemy bezpośredniego. Tak jak powiedziałam, podajcie cenę. Bo, wie pani co, bo ja tu mam taki patyk i my musimy się udać z tym patykiem do tego latającego miasta, które podobno już nie lata i podobno ten patyk będzie w stanie zabić tą smoczą królową. Wie pani coś o tym? Mam was przetransportować tam w zamian? Nie. Sami się przetransportujemy. Jesteś tego pewny? Tak. Czy wie pani coś o smoku, który już tutaj latał? Powiedzmy niedaleko pani miasta. Pluje kwasem. Wyniosły. Busowaty. Jak większość. Mhm. Okropny był. Brzydal, straszny, wie pani? Ale mieliście pewnie na myśli Akwira. Ma jakąś słabość? Jakoś go można sprowokować? A za mało go ostatnio sprowokowaliśmy? Gdybym nie była koniem, to byłabym już martwa, wiesz o tym? Każdego da się zabić. Ale wątpię, żebyście byli gotowi na taką konfrontację. Jak wiem, jeszcze nie mamy patyka naprawionego. Musimy najpierw go naprawić. Uciec, znaczy przeżyć. Tak. Naprawicie go tylko wtedy, gdy bogowie będą wam przychylni. Ale są bogowie przychylni. Solinari mnie tu wysłał, znaczy jej przyjaciel mnie tu wysłał. Bo ona wtedy chyba spała. A ten przyjaciel już miał mnie dość i powiedział, że mam spać w nocy i nie gadać. I wziąć ten patyk i tam pójść. Nie tylko on. Ktoś jeszcze? Nie znam więcej przyjaciół Solinari. Podobno jest jeszcze jeden, ale... A to tamtego nie spotkałam. Czy ta zbroja jest czymś więcej niż po prostu ładnie świecącym przedmiotem? Co masz na myśli czymś więcej? Czy jest funkcjonalna, czy to tylko ozdoba? Ustawiona, żeby pokazać osobom, które tutaj przychodzą. Nigdzie nie znajdziesz twardszego pancerza. Patrzę na towarzyszy. Za duża na mnie. Tornilo, skoro mowa o zbroi, to widzimy, jak Tornilo dokładnie przygląda się tej zbroi i jej wykonaniu i chciałbym jakoś ocenić jej kunszt wykonania. Okej. Okay. Kurczę, z czego byśmy mogli tu skorzystać? Z jakiejś inteligencji chyba twojej?
Chyba, że masz jakąś inną sugestię. Investigate, no. Tak? Investigate jest chyba na inteligencję. No to będzie najbardziej pasować, no. No bo nie ma żadnego crafta. Szukam, znalazłem. Wiesz co, oceniłbyś ją jako pełną płytę, zbroję płytową. Jednakże to nie jest metal. Tak jakby to są bardzo twarde łuski. I szacujesz, że wydaje ci się, że może być twardsza od takiej zwykłej stali. Dodatkowo, ja jeśli dobrze wspomniałem, jeśli dobrze pamiętam, chyba mówiłem, że ona jest złota? Mhm. Tak, tylko mówiłem, że to świeci do oka, są, nie? Właśnie bym pewien, że to chyba ciekawa zdoba. Wiesz co, wydaje mi się, że Tornillo mógł wyjąć jakieś narzędzia, jakieś takie, żeby lepiej się przyjrzeć. Tak, skrawa. Może nawet jakieś światło wyciągnąć, by zobaczyć bliżej, jak się, tak jakby światło reaguje na tą zbroję, jak mieni. Mhm. I gdy przybliżyłeś światło... Stoję tam z moją lampą. To zauważyłeś, że lampa przygasa. Gdy zbliżyłeś w stronę tak jakby tej zbroi, tak jakby gasło przy niej światło? Wydaje ci się, że ma jakieś dodatkowe właściwości poza tym, że jest twarda. Jeśli o tym mowa, to trwoże naprawdę oceniam, to jest primo sztuka. Nie wiem, gdzie ktoś znalazł smocze łuski, ale wydaje mi się, że to mogą być prawdziwe smocze łuski, które ktoś ładnie z tego zrobił zbroję. Ja myślę, że to jest naprawdę bardzo dobry majstersztyk. Gdybym miał takie materiały, to naprawdę byśmy mieli ta zbroja. Ja myślę, że jak Tornillo to mówi, tak Tila już zaczyna tykać tą zbroję i patrzy, czy dałoby się zachachmęcić jedną łuskę. A Tila już pakuje zbroję do torby. To będzie zbroja IKEA, nie? Po prostu. Boże. Jak te memy. Mamo, potrzebujemy bocha. Ale mamy już bocha w domu. Boch w domu. Taka Tila obładowana wszystkimi przedmiotami, co się da z tej kampanii. Wiesz co, Tila, wydaje mi się, że jeśli podeszłaś i chwyciłaś za jakąś łuskę i próbowałaś tak jakby tą zbroję zacząć rozkładać na czynniki pierwsze, to pomimo, że wkładałaś bardzo dużo siły w to, żadna z nich się nie rusza. Oburzeniem. Oszukaństwo. A takie ładne. Antykenderowo. No, nie to co jakieś tak. Nity. Patrzę się na Riardona. Kolega chce zbroję. Ja potrzebuję czegoś, co było w Shadowfell i stamtąd wróciło. Ma pani coś takiego? Nie rozumiem pytania. No taki jakiś przedmiot, który tam był i wrócił, albo jest z tamtego miejsca, albo... jak to powiedzieć? Mam zgadywać, co chcecie w zamian? No nie, no to jest bardziej w sensie... zgadywać. Coś podobnego do tego i tak wyciągam ten okruch takiego kamienia, tylko żeby było całe, może działające, ale podobny vibe. No dobra, nie, no to kolega chce zbroję, nie mam pomysłów. Posiadasz skrawek duszy z jednego z moich braci. Nice. Chwila. Jak to duszy? Nawet nie wiesz, co masz. Dusza, która jest skrystalizowana i rozpęknięta, to normalnie wywraca i tak zaczynam się przeglądać w tym. Kiedyś był to potężny artefakt. No dobra, a teraz? Jakby się to złożyło do kupy? A masz resztę kawałków? Niby nie. Niby nie?
Jesteście bardzo enigmatyczni, a moje pytanie było dość proste. No, bo chodzi o to, że my to znaleźliśmy trochę na czyjeś zlecenie. Więc może ta osoba by miała resztę. Interesujące. Ono zwraca się do Trevora. Nie słyszymy cię, bo jesteś wyciszony. Czy ty jesteś liderem tej drużyny, bo... Z przymusu jestem. Wstaję, biorę jej posmut, tak zachodzę za jej biurko i tak postawiam jej za biurko przy niej. I kieruję się w stronę zbroi. Zbroję pod pachę. Jakie jest twoje imię? My się przedstawiliśmy. Ja się nie przedstawiłam, ale jak coś to Tilaine jestem. Miło panią poznać. Jestem Nezrach. Ale tutaj funkcjonuję jako Nez. Nezrach w kolorze? Patrzę w stronę zbroi. Oh shit. Bardzo nam miło, że można ten. A tak generalnie to z tym patykiem, to prawda jest to, że to tam te smoki i ten rycerz, to wszystko to się zadziało? Niefortunny zbiór pewnych zdarzeń. Nie tak miała przebiec ta historia. A jak? Ale tak miało to miejsce. Nice. A co się miało zadziać? W zasadzie wszystko, co się zadziało, jest waszą winą, a raczej waszej rasy. Mój? Ja tak patrzę w stronę Trevora cały czas. Ja się przecieram po uchu i mam takie... Trevor, co ty zmalowałeś? Właśnie, stary, co wy drwale odjebaliście? Tak patrzę w stronę Riardona. On ci coś powiedział. Pół elfiem. Właśnie dlatego szukam swojej matki. Straciłem z nią kontakt. I dlatego potrzebuję kotwicy do Shadowfell. Ja biorę tą zbroję. Miło było poznać Nezrach. I chodzę z tą zbroją. Trevor opylił tutaj jajo, gitara. Siema, zawinął zbroję, wy jesteście skołowani, on pod pachą uśmiechnięty, już wychodzi z pomieszczenia. Cześć, na miło było poznać, do widzenia. Ja podchodzę do niej i tak wpinam się na palce i tak jakby próbuję ją za ramię pociągnąć, bo chcę jej poszeptać do ucha, tak by nikt nie słyszał. Dobrze, ona pochyla głowę. Tam już nikogo nie ma, nie, ale... Pani Nessie, bo pani pytała, co ja bym chciała. Czy... mogłabym na pani polatać? Bo ja już raz leciałam, ale potem spadałam i miło by było polatać. Dziecko, twój kapitan dobił już ze mną targu. To niesprawiedliwe. Do mnie, mały kenderze, chodź, idziemy. Nie patrzę tak smutno na nią. Może się pani jednak namyśli. Namyśliłam się, odmawiam. Chodź. Tam zerkam w jej kierunku, tam jedna łezka mi się kręci wokół i wychodzę taka obrażona, smutna. Jak już jestem za drzwiami, to... Riardon, wyobrażasz to sobie? Nie pozwoliła mi na sobie polatać. Ty to masz tupet. Też bym ci nie pozwolił. Trevorze, przesunąłem ci zbroję i chyba ty sobie też przesunąłeś. Ale ty wyobrażasz sobie, jaka to mogłaby być przygoda? Latać? Pamiętasz, jak fajnie było? Tylko bez spadania by teraz było. A ty nie możesz, przepraszam bardzo, się zmienić w jakiegoś jastrzębia, albo orła, albo
cokolwiek, co tam może, żeby se latać? Nie. Jak to się mówi po elficku? To lamersko. I idę. Dobra, podsumowując. Ta zbroja jest uważana jako zbroja plus jeden. Masz ułatwienia przy rzutach obronnych przeciwko strachu, jak i również przeciwko testom obronnym na unikanie ziewu smoka. Dodatkowo automatycznie masz odporność na ogień w niej. Ona też ma swoją magiczną zdolność. Raz w ciągu dnia możesz skupić swoje zmysły, by wyczuć, czy tak jakby w odległości 30 mil od ciebie są smoki. Ale tylko złote. Okej. Okay. Tylko ja mam pytanie, bo tutaj powiedzmy takie mechaniczne. Ja ściągnę sobie zbroję z Mithrilu i chciałem, żeby założyć powiedzmy tą normalną z Dragon Scale. I powiedzmy mi nie nalicza klasy pancerza. Ja myślę, że ja Riardonowi jeszcze przekazuję tą z Mithrilu. Żeby nie latał to w tej obszarpanej swojej. Obszarpanej swojej. Okej, okay, dzięki. I co to było? Płyta czy kolczuga? Czy jak to tam? Heavy armor. Czyli pełna płytowa. No jest to płytowa, tylko nie masz utrudnienia do skradania się. Tobie się przyda akurat. Proszę, moi drodzy, rozumiem, że idziecie do Lawendera. Tak, idziemy do Lawendera. Dzwoneczek w drzwiach, gdy przekraczacie próg i widzicie tego śliskiego pana, który wcześniej zdjął klątwy Steely, który uśmiecha się i mówi: przyjaciele, powróciliście, jak cudownie. Miło was widzieć w zdrowiu. A mogę już dostać z powrotem swoją krew? Oczywiście, że tak. Gdy tylko przekażecie mi to, co prosiłem. Nie, jest w fiolce ładnie opisana. Ho, lipka, a już myślałem, że zostaniesz wampirem i przeczekasz całe to wszystko, co się dzieje na świecie i wrócisz za 15 lat. On mi powiedział, że kenderem pan zostanie, rozumie pan? Ja bym nie chciała, żeby pan był mną. Ja też bym tego, nie chciał. Tego nie mówiłem. Sama wymyśliła. No dobra, ale wracając do tego, że się dowiedzieliśmy, czego od nas chciałeś, to po co ci to? No ale nie tak brzmiała nasza umowa. Oddaj mu to. No tak, ale może się dokładamy do czegoś, co jest generalnie uważane za bardzo, bardzo, bardzo niebezpieczna tutaj rzecz. Więc może mniejszym złem jest przeklęty kender niż oddanie ci tego kryształu. Może tak być. I dlaczego ja tam dostrzegłem, że to jest jakoś związane z Shadowfell, co? Nie wiem, dlaczego tam coś dostrzegłeś takiego. Interesujące. A masz resztę, czy nie? Resztę czego? Tego kryształu. No jakie to ma znaczenie? No, generalnie bardzo duży, tak. Ma. Będziesz żył w błogiej nieświadomości. Dobra, jak my tutaj siedzimy i gadamy, i czy oni gadają, ja bym chciała użyć wróżby, by zobaczyć, jaki będzie efekt, gdy my mu to oddamy. Jak się robi wróżbę? Czekaj, już ci wkleję tą wróżbę całą. Z tego co pamiętam, to jakieś takie szachermacher musisz robić, czyli... Tak, wyciągam te swoje szklane kulki, zaczynam nimi potrząsać w rękach, tam się modlę do Solinarii w trakcie tego, pocieram je,
Po czym... Tyla przez minutę siada na podłodze i zaczyna bawić się kulkami. Tak. Ona tak ma, to się nie trzeba przejmować. Dokładnie tak. Ona tak ma, nie trzeba się przejmować. Czy pan ma coś na kwas? Co nas, powiedzmy, może wzmocnić, uodpornić na kwas? Wzmocnić i uodpornić na kwas. Może mam, może nie mam. Jak z tą kwestią naszej sprawy? Patrz na Riordana. Tak się wyjaśniają się. Tak. Tilaj, co? Czyli czekamy, aż wasza koleżanka wróżbę rzuci, tak? Nie wiem. Kenderzy. Ona, widocznie to było potrzebne. Ja się bawię kulkami. Uuu, turla się. Mhm. I teraz tak, o co też tak jakby pytać? Ja masz, chcę się... Planujesz podjąć jakąś akcję w ciągu 30 minut. I tak, akcją, którą planujemy... Dostajesz informację, dobrą wróżbę, nieszczęście, szczęście i nieszczęście. Tak, akcją, którą chcemy podjąć, jest przekazanie tego kawałka tej smoczej duszy Lavenderowi. I otrzymujesz informację od bytu pochodzącego z innego świata. Tak. Słyszysz głos mężczyzny w swojej głowie. Mam go, ten głos? Oczywiście, że tak. To jest ten kolega, który podarował ci te prezenty. Znowu zawracasz mi głowę. Nie. Co tu robisz? Co robisz w mojej głowie? Pytałaś o coś. No tak, ale nie ciebie. Tylko kogoś ważnego. No to jestem. Jesteś ważny? Bardzo ważny. Jestem najważniejszym mężczyzną w twoim życiu. Nieprawda, to jest Tatulo. A... Skoro już tutaj przyszedłeś, to możesz mi powiedzieć, jak oddamy to coś i jemu to, co się wydarzy? Wam? Nic. A jemu? I jemu dużo. Znaczy, że co mu się stanie? Będzie kontynuował ścieżkę swojej historii. A co to za ścieżka? Czyli chcesz poznać przyszłość tego mężczyzny? Tak. Pomogę. Prawdopodobnie w ciągu najbliższych 30 minut będzie pił wino. Aha. I tylko tyle? W przyszłości dużo namiesza. W takiej dalszej? W takiej dalszej przyszłości. O ile przeżyjecie, oczywiście. To chyba dobrze. Może być waszym sojusznikiem albo wrogiem. Wszystko zależy od was. Dobra, dzięki. A, tak jeszcze na odchodne. To jak ty się nazywasz? Zapada cisza. Śmierdziel. Czy my to słyszeliśmy, jak ona gadała, czy ona powiedzmy była w swoim wymiarze? Nie, ona tam się gapiła w kulki. Okej. Okay. Tila. Jestem. To co? Dobra. Panie Lavender, a możemy zrobić tak, że my panu oddamy to, ten kawałek kulki. Zgodnie z naszą umową. Tak, o. I może jakby nam się kiedyś udało jakiś inny kawałek kulki jeszcze znaleźć, to też panu przyjdziemy i go przyniesiemy. Cudowny pomysł. Ale jak już pan przestanie, raczej pan mnie odklątwi, i jak... Zrobię to już za chwilę.
jak mi odda pan moją krew, to jakbyśmy przyjemnością. Tak... przyjemnością. Kiedyś jeszcze na siebie wpadli, wiadomo, jak to starzy dobrzy przyjaciele, prawda? To może by pan pomógł mojemu koledze tutaj, bo on bardzo by chciał się gdzieś tam dostać. Mogę już teraz, mam różne mikstury na potencję. Takiego czegoś potrzebujesz, Jardon? Co? No, żeby mamy dostać. Nie? Ja tylko zdziwiony patrzę na Jardona i po prostu nie wiem, o co mu chodziło, z tym, bo on z nim wcześniej został rozmawiać, nie? Z tym czarodziejem. Bo my poszliśmy do karczmy i ja też tu dowiaduję dziwnych rzeczy. Dobra, to jest to. I tak wyciągam z wora ten kawałek tej kulki. Przedmiot o podobno niespotykanej mocy. Kiedyś. Mhm. Teraz niekompletny. No właśnie. Wiecie, co jest bardzo dobrym pomysłem? No. Żebyście w przyszłości zastanowili się, co chcecie zrobić, zanim przychodzicie do kogoś. To jest bardzo dobry pomysł. Ja myślę, że mu daję to i tak tylko potrzebuję coś, co ma energię tego wymiaru cieni. Dziękuję, że się podzieliłeś ze mną tą informacją. I on tą kulkę zabiera. Fuck you. Zapomniał pan o mnie? Nie. To dobrze. Wyjmuję spod lady tą fiolkę opisaną twoim imieniem, z krwią. Mhm. I proszę. I jeszcze klątwę zdjąć, tak? Mhm, poproszę. Ja chowam tą fiolkę. Mężczyzna wypowiada inkantację, chwilę się skupia. Po czym zdejmuje z ciebie ostatnią klątwę. Już teraz jedzenie będzie smakowało jedzeniem. Dziękuję. Ja myślę, że ja tam go przytulam na tyle, na ile mogę. Interesy z panem to cała sama przyjemność. Też tak uważam, aż muszę sobie taki szyld przygotować. Interesy ze mną to czysta przyjemność. To jak, to pomoże pan jeszcze mojemu koledze? A my jak znajdziemy kulkę, to przyniesiemy. Coś na kwas. Nie wiem, czy takie mikstury w ogóle są. Ja o tym drugim koledze mówię i tak wskazuję głową na Riardona. A to planujecie tu zostać na dłużej? Za niedługo ruszamy tam i wskazuję na północ. Nie, ruszamy dzisiaj. Już dzisiaj? Ojej, szybko ruszamy. Widzisz, tyle nawet obiadu porządnego nie zjesz. Straszne rzeczy. Czy ja mam gdzieś cenę tego? Widzisz teraz cenę czego? Tego na potencję, czy tego kamyka z tym wymiarem? Nie, jeszcze tej trzeciej rzeczy, o którą pytał Trevor. Okej. Wiesz co, z tego co widzę, to on 300 sobie życzy. Za jedną. A to, że jesteśmy w dobrych kontaktach, że dałeś nam zdanie, my je wykonaliśmy. Zniżkę dla stałych klientów? No dobrze, to opuszczę dychę na piwo. Trevor, i patrzy w tą sakiewkę gdzieś tam. Te srebrniki przerzuca. Tila, ja chcę przypomnieć, że ty prawie zginęłaś od kwasu. Nie chcesz proszę sobie czegoś kupić, co nam pomoże w przyszłości? Za 290 złota? Ale ja nie mam tyle. Jak to skąd ja wezmę? Z tych fantów, które ukradłeś. Ja nic nie ukradłam, wypraszam tu sobie. Riardon. Ja mam tylko, już ci mówię, 190 złota bez jednego srebrnika. Tyle mam.
Chyba nie Riardon powinna mówić tego głośno. Ale... Riardon na karcie pewnie z dwa koła ma w kamieniach i w złocie, ale... Kurde. Skąd masz tyle? Ja skąd mam tyle? Od dobrych ludzi dostałam. A, to co ci mówił, że okradłaś wszystkich? Nikogo nie ukradłam, przestańcie tak mówić. Jesteście niemili. Ja kupuję eliksir większego leczenia. Dobrze, pamiętasz ile kosztuje? Normalnie kosztowała 50 i to chyba 100 kosztowało, nie? Robo, jak to się stało, że mówiłeś, że napisałeś mi listę zakupów, jakie chcesz zrobić, napisałeś dwie bomby dymne, a teraz wyskakuje. A co się zmieniło pomiędzy tak jakby początkiem, a teraz tą częścią sesji? Okazało się, że mi została kasa. Nie, dobra, tak by mi nie było stać. To kupuję powiedzmy jedną miksturę normalną za 50 oraz kupuję tą miksturę za 300. 290. Dobrze, to sobie możesz dopisać. Ona działa przez godzinę. Okej. Okay. Tornilo, jakieś zakupy? Ja niestety nie. Życie niestety poszukiwacza przygód nie jest... Nie obdarza mnie zbyt dużą ilością gotówki do wydania, więc... Dobra, to wszystko załatwiliśmy? A nadal mam tą rezerwową miksturę, żeby w razie czegoś się odwdzięczyć, więc spokojnie. Doceniam. Dobra, to myślę, że tutaj Tornilo, ja oraz Tila byśmy sobie poszli już, a pan może pogadać o tej potencji z kolegą także. Zmierzam w stronę drzwi. Tak, damy ci trochę prywatności, Riardonie, żebyś mógł o tych trudnych sprawach pogadać. Ja zgarniam swoje kulki i jeszcze raz dziękuję Lavenderowi i wychodzę za Tornilo i Trevorem. No dobra, poszli, to po co ci to? No po co tobie to? Bo jest tu szansa, żebym mógł się zjednoczyć z powrotem z moją matką, która bezpowrotnie... Jakoś stała. Brzmi jak niezdrowa relacja. Czemu niezdrowa? No nie wiem, masz matkę Shadowfell? Została tu uwięziona. Kojało, moje kondolencje. A nie masz teraz ważniejszych rzeczy na głowie? Matka jest mi potrzebna. Oczekujesz jakiegoś rzutu na bullshit, czy coś? Na urok osobisty. Nie wiem, co zrobić. Jest jak drogowskaz. Jak ta latarnia w najciemniejszą noc pokazuje mi drogę, jak latarnia, no. Czy chciałbyś się tam przenieść z powrotem? Generalnie mógłbym próbować, tak. To możemy się dogadać. To znaczy jak? Mógłbym spróbować otworzyć ci przejście. Ale ostrzegam, że to będzie droga w jedną stronę. Czyli tak, że mnie tam wrzucisz i nie wiadomo... I radź sobie sam. Jest jakiś sposób, żeby mnie stamtąd wyciągnąć? Nie, nie znam takowego. Aha. Czekaj, ale tak otwierasz drzwi. Czy tam nie przenosisz, to potem nie możesz tego zrobić z powrotem w drugą stronę? Mógłbym spróbować otworzyć ci przejście tam. Wylądowałbyś w losowym miejscu, ale nie byłbym w stanie cię tam zlokalizować, więc nie mógłbym ci otworzyć drzwi z powrotem. Ciekawe, ciekawe. No dobra, co się może złego stać? Możesz nie wrócić i umrzeć. Już to robiłem. A byłbyś w stanie przetransportować większą ilość osób?
Czyli się otwierasz to przejście, czy robisz pstryk i ja znikam? Czy to jest brama, czy dziura, czy... Chciałbyś zabrać na śmierć również swoich towarzyszy, rozumiem? Dokładnie tak. Z tym, że nie. Cudowny pomysł, tylko że bardzo głupi. Może, może. Musiałbym się do tego dość mocno przygotować. No tak. Ale mocno to znaczy jak? Potrzebowałbym kilku dni. Mm-hmm. No dobra, to może akurat wrócimy stamtąd, dokąd idziemy i ty będziesz przygotowany i wtedy będzie git. No dobrze. Jaką formę zapłaty sugerujesz za taką usługę? Mogę dać ci 2 perły zaliczki. A potem się dogadam. To moglibyśmy się najpierw dogadać, zanim poświęcę swój czas na to. Myślę. Co tu jeszcze mogę? Tila, czy ty pamiętasz, czy ty opowiadałaś temu gościowi o tym patyku? Ja mam wrażenie, że ty wszystkim o tym gadasz, że macie taką misję, żeby naprawić patyk. Ona opowiadała to, żeby nie mówić o swoich przypadłościach. Mi się wydaje, że ona opowiadała. Jezu, nie pamiętam. Wydaje mi się, że tak. Ja opowiadałam o patyku. No, dzisiaj Karczmie pani chyba. Burmistrz. Karczmie ale... chyba wtedy. Ja nie wiem, czy ja mu opowiadałam o patyku. Plotki się roznoszą. To może zrobimy taki interes. Podobno chcecie naprawić pewien artefakt. Dokładnie tak. To może jak już to zrobicie, to się wymienimy. Oje. Spokój. To on wystawia dłoń. Poplute przybite. To super. To ja w takim razie się zacznę przygotowywać i no z 5 dni bym potrzebował na to. Spak. Za ile będziecie to z powrotem? Myślę, że w takich okolicach. Chociaż może chwileczkę. Jak tam się idzie, dwa, zrobimy tą rozpierduchę, nie wiadomo. No dobra, to powiedzmy, że wrócimy w przeciągu tygodnia. Dobrze, to będę za tydzień gotowy. Spoko. To ja idę, ale wrócę. Liczę na to. Ja też. I wychodzę. No i towarzysze pewnie czekają na zewnątrz na ciebie, tak? Chyba, że poszliście do karczmy na piwo, nie wiem. Idę w kierunku karczmy, żeby zobaczyć, czy Tila znowu żygnie przez nos tym, co zje. Czy jednak zdjął z nią tą klątwę dziwną, która nie pozwalała jej, no... jeść. Ja myślę, że idziemy do karczmy uzupełnić zapasy, żeby mieć świeży prowiant na drogę. To zjeść, a później jak treworkarze, no to trzeba będzie iść, no. Treworkarze. Ja myślę, Lord pan... Trevor. Lerun. Jeszcze trzeba znaleźć tego naszego przewodnika, nie? I pewnie jeszcze gdzieś tego naszego elfa zostawiliśmy. Tylko Isfern. Iżwert. Pewnie zostawiliśmy go w karczmie. I tego... Klistrana właśnie. Który miał was tam zaprowadzić. Tak. Pewnie poszliśmy go szukać też. Znaczy ja myślę, że ja po prostu do karczmy się tam skierowałam. I jem i piję za ostatnie tydzień, czy tam dwa, czy już nie pamiętam ile tu jestem, ale... Tila przejada 190 sztuk złota bez jednego srebrnika. Nie, na tyle to nie, ale tak, je i pije i myślę, że jak Riardon już dochodzi do tej karczmy, tak widzi, że Tila już przysypia, bo się objadła, opiła piwem i już jest w błogim stanie, wita inny świat. W 4 Aha. minuty Tila się upiła. Tak. To jest dopiero rekord. To nie, to... Był głodny, widzę.
Jak załatwiłeś swoje problematyczne sprawy? Tak, moje problematyczne sprawy okażą się problematyczną sprawą nas wszystkich, ale to jak wrócimy. Zaraz. Czy ty nas coś kopałeś? Dokładnie tak. Będzie fajnie. Ale w co nas kopałeś? Co sprzedałeś teraz, że sprzedasz krew nas wszystkich temu gościowi? Nie tam krew. Rejardon, co ci powiedział tamtemu typowi? Czy mam pójść do niego i się zapytać go, coś ty ustalił, czy mogę ciebie się zapytać? Słyszycie taki cichy łoskot, jak Tila spada z krzesła, wpada pod stół i słyszycie takie cichutkie pochrapywanie. Spoko. Zrobi tylko sekcję zwłok naszego tutaj wybrańca bogów. A co dostaniemy w zamian? Oj, to nie. Wycieczkę w nieodkryte miejsce. Ale wiesz, że mamy zadanie do wykonania. Tak, ale to jak wrócimy. Ale my nie idziemy tylko do miasta, przekuć powiedzmy tą włócznię, dzidę, lance, bo potem jeszcze musimy ratować Kalaman, jest moja rodzina, twoja matka i reszta ludzi z naszej wioski. Dokładnie tak. To dobrze, że się rozumiemy. No, to będzie super ekstra zajebiście. Tak, to co, idziemy? To kto z was musi nieść tyle, bo ja jestem za mały. Karczmarzu, idę z jakąś miskę gulaszu na szybko i piwo. Ja się pytam karczmarza, gdzie jest klystron i idę po niego. O, można by się w sumie wykąpać, skoro tutaj jesteśmy, bo po tym kwasie to słabo się czuję. Więc może czy zróbmy przerwę na kąpiel. Okej. Okay. Ale to musi być dobry widok z tej kaszmy, skoro ona wisi nad tą krawędzią, to musi być dobry widok. Ciekawe, gdzie mają tutaj łaźnie. Wiecie co, to ja sugeruję, że zgarniecie Klystrana, wypoczniecie, najecie się, kupicie zapasy, po czym razem z Klystranem wyruszycie na północ. Tak. Ale razem z Klystranem wyruszycie na północ po przerwie. Drodzy gracze, cudowni bohaterowie, wagonik przygody jedzie dalej. Moi drodzy, przyspieszamy, ponieważ małymi krokami zbliżamy się do kulminacji naszej przygody, ale przed nami jeszcze dużo, dużo akcji. 3 dni szybkiego marszu trwała wasza podróż razem z Klystranem i Żwernem przez ten niebezpieczny teren. Niestety, albo stety, dzięki waszemu cudownemu przewodnikowi udało wam się uniknąć większości zagrożeń. Natrafiliście na kilka patroli, z którymi bez problemu oczywiście sobie poradziliście, ponieważ jesteście cudownymi wojownikami, a żaden miecz już nie ima się pancerzowi Trevora, który bez problemu ścinał niebezpieczeństwa. 3 dni później dotarliście do celu waszej podróży. Przynajmniej tego, który mieliście wyznaczone na teraz. Z oddali dostrzegliście rozległy płaskowyż, który wznosi się nad pustkowiami. W oddali starożytne klify, które sięgają setek stóp wysokości. Widzicie przed sobą bardzo duży kanion, który rozdziela tak jakby tą powierzchnię płaskowyżu. Na końcu tego kanionu dostrzegliście z oddali coś, co wygląda na stary kamienny mur. Problem jest taki, że cały ten kanion i przed tym murem i czymś, co chyba przypomina bramę, wylewa się dosłownie morze czerwonych namiotów. Niezliczone oddziały smoczej armii roją się na całym tym terenie. Bardzo dużo patroli porusza się i próbuje dostrzec wszelkie niebezpieczeństwa. Ale wam oczywiście udało się kryć i możecie spoglądać na tą chmarę wroga z bezpiecznej odległości. Zakładam, że... Czy my jesteśmy pewni, że my chcemy tam iść? Tak, ty pierwsza. Tak.
Ty masz patyk i jesteś wybrańcą Solinarii. Wybrańczynią, wybrańcą. No. Zrodzajować. To, że no. Przyjaźni się z Solinarii, to nie znaczy, że mam tam iść. Chyba. Dała ci zadanie, tak? Nie, ona tylko jej przyjaciel. A kto ci dał włócznie? Kto ci wskazał włócznie? Jej przyjaciel. No, ten czarny ziutek. Mm. A. No. Idziemy. Idziemy. Sam jesteś przyps. No. Patrzę, czy coś nie zapłonie, jak tak powiedziałam w koło. Czy ja dobrze zrozumiałem, Trevor, że mówisz idziemy tam? Tak, że ja idziemy tam, że nie zawracamy. No. Ja mam pytanie, bo rozumiem, że mamy jakiś punkt i widzimy ten pachowarz pod nami i gdzieś tam, bo kanion jest, schodzi, rozumiem, że kanion jest przez ten płaskowyż chodzi, bo kanion odchodzi jakby w dół. Ten mur jest na końcu tego płaskowyżu, czy w dole na końcu tego kanionu jest ten mur? Wyobraź sobie, że był pierwotnie płaski teren. Okej. Okay. I widzisz, że w tym płaskim terenie jest bardzo duże wgłębienie, gdzie okay. Jest bardzo dużo jakichś klifów, skał. Jest pęknięcie w ziemi, które wytworzyło wąski kanion, na którego końcu widzisz tak jakby pozostałości czegoś, co wygląda na mur i właśnie w tym wgłębieniu na dole rozstawione są te też wszystkie namioty. Wy to widzicie z oddali, czyli tak jakby z pozycji tego płaskowyżu, czyli widzicie to wszystko z góry. Jednakże niestety musicie być w ukryciu z powodu takiego, że nad tym kanionem bardzo dużo dragoneli lata razem z rycerzami z Smoczej Królowej. Zakładam, że tak jakby skrywacie się dość bezpiecznie, wykonaliście już jakiś zwiad, więc mniej więcej oszacowaliście, jak to. Czyli w teorii, czyli dobrze rozumiem, to powiedzmy jest kanion, w nim jest powiedzmy mur i to powiedzmy mur jest, ale powiedzmy on z jednej i drugiej strony jest jakby obtoczony jakby tymi skałami, tak? Tak. Czyli oni jakby tak, w takiej fałce są. Może ja wam to rozrysuję. O, no. Albo jak masz jakiś obrazek, to też by było fajnie. W mojej głowie brzmi, o, to widzisz, Aramil, to jest świetny pomysł, bo powinienem mieć obrazek do tego. Jak to? Torgnio? To jest wyzwaniem tutaj, tak? Czy ty masz może jakąś taką, nie wiem, takie lunetę? Może? W sumie jesteś archeologiem, odkrywcą, więc luneta? Na pewno by ci się przydała. Zaglądam w plecak. Zaglądam w plecak i nie widzę lunety. Ja mam doskonały wzrok. Gnomy są znane z posiadania doskonałego, fenomenalnego, ostrego, sokoliego wzroku. Tak naprawdę to nie, co? Oczywiście, że są. A ja mam jeszcze Explorer Pack. Czy w Explorerze Packu może być luneta? Nie, nie to co elfy, to gnomy są znacząco mają lepszy wzrok. Ja tam nie wiem, o co chodzi z tym elfem. Czy ja mam jakiś ładny obrazek? O, dobra. To chyba powinno być... To w każdym razie w kwestii jak tam się chcemy przedostać, to ja mogę czwórkę z nas sprawić, że będziemy niewidzialni. To niestety Arniego będę musiał zostawić. Aha. I tam tak jakby głębiej dostrzegacie coś jak wielkie, jak pozostałości muru może? Aha. Zakładam, że wy, tak jakby po drugiej stronie tego obrazka, też są wysokie tereny, więc gdzieś z odległości tak jakby to dostrzegacie. Pewnie. Dobra, to się... kiedy oni przylatują, że atakują od strony morza? Szliśmy 3 dni, 4, no to mniej więcej teraz powinien być gdzieś na... To co, czekamy aż się oni tam odwrócą, a my sobie wchodzimy po cichu i ten...
Czy ja mogę go zaproponować, że mogę troje z nas i Arniego uniewidzialnić. Riardon ma swój zajebisty płaszcz, więc z pewnością się mu uda przekraść pomiędzy pustymi strażnikami i możemy tam po prostu przejść. Mam jeszcze te dwie zbroje smoczej armii. Po tym zionięciu kwasem chyba niewiele z nich zostało, ale nie wiem. Dokładnie w formacie krótkim. Tak patrzę na tyle. Ale... Możemy zrobić ten sam numer, że wy możecie pójść w zbrojach, a my się uniewidzielnimy. Wrzucam opcję do pudli. Możemy też czekać na naszą armię, która zaatakuje, tak, skoro to już ich zawołaliście. Tylko wtedy będą straty duże. Będą. No, właśnie dobra, dlatego też zasugerowałem opcję, że możemy tam po prostu się przekraść. Niech pan wychodzi. Jak oni rozmawiają, tak ja mam w głowie wizję, którą ten mój magiczny orb mi zesłał, gdzie, jeśli dobrze pamiętam, to szłam w tabardzie smoczej królowej z wilkiem u boku i maszerowałam wśród tej armii smoczej królowej. I natchniona tą wizją, ja myślę, że gdzieś w tych gratach, które mają moi towarzysze, ja ubieram ten tabard smoczej królowej i szepczę: ciuk, ciuk. Idziemy. Tylko bądź duża, co? Interesujące. No ciuk, ciuk, zgodnie z twoją prośbą, jak chcesz, no to się zamienia w dużego wilka. I ja myślę, że ja idę do tej całej armii. Ja będę chciała przejść przez tą armię, jakby to było moje wojsko. Idę na drugą stronę. Przygodzie. I tak straciliśmy patyk. No. Aha, czyli tak jakby wy nic nie robicie z tym, Tila idzie. Nie. Tila. Ja łapię ją za rękę. Co ty robisz? I też, no, co z tym wilkiem chodzi? No, jak to co? Ja i ciuk, ciuk. Idziemy tam. Tila, ale... No? My prawie ostatnio z Riardem zginęliśmy przez to, że nie znaliśmy hasła. I dzięki Tornilo udało nam się przeżyć. Wejście w ogóle. Ale ja nie muszę znać hasła. Jakie to było hasło? No właśnie nie pamiętam, nawet nie wiem, jaki to był język. Ja idę, bo mnie ten śmierdziel wysłał. Śmierdziela chyba. Okej, ale... Masz czarnego, masz białą, masz śmierdziela, Tila. Co czarnego, białego? O co ci chodzi teraz? No tych bogów. O tych bogów. Ale to masz nie czarnego Bóg. Boga, śmierdzącego Boga. Ach, i bo ja wam zapomniałam powiedzieć, nie? Jak ja se wróżyłam, no. To pamiętacie, jak dotknęłam tego różowego kryształu, nie? I wylądowałam w jakimś kamiennym zamku. Dobrze. Albo to była ruina zamku. I dobrze. Tak, tam był taki elf. I on śmierdział bardzo. I miał takie czarne, poklejone włosy. Tak, z tego co pamiętam. No i... No. On mnie przeklął 2 razy, nie? No. I jak wróżyłam, to on się do mnie odezwał i mi powiedział parę rzeczy o lawenderze. No i tak, mogę powiedzieć im, że on mnie tu wysłał. A skąd wiesz, że on jest z nimi? No bo on był Tila, zły, że zabijamy jego... Nie, czekaj, Tila. Ty podejdziesz do straży, powiesz, że ten śmierdzący z kamienia cię przysłał. I idziesz dalej i masz... Ja tu nie mam zamiaru z nami rozmawiać. No tak! I oni nie chcą z nim zadzierać, na pewno nie chcą z nim zadzierać, bo ich poprzeklina. Ale tak Lavender nie. To przecież ten przygłup mag. Ale ja nie mówię o Lavenderze teraz. Ale... Mówię o tym śmierdzącym elfie. Jak on się nazywa?
Ona nie wie, bo nie zapytała pewnie. Zapytałam dwa razy, ale nie chciał mi odpowiedzieć. No to bardzo dobrze wróży twojej przyszłej interakcji. No tak, to powiem, ten, którego imienia żadny z nas nie zna i wypowiadać nie powinien. Ja nie wiem, jak wy kandarze przeżyliście do tych czasów. Brzmi naprawdę jak dobry plan. Rasa jest na skraju wyginięcia. Prawda. Trzymamy się świetnie w naszej wiosce. Chwila to nie przejdzie. Nie ma szans. Cóż, już ciuk-ciuk nie pozwalają nam. Czyli zamknęli was w rezerwacie. Brzmi znajomo. Jesteś niemiły. Chodź, ciuk-ciuk. Małe zwierzę. Zdejmuję z siebie ten tabard, rzucam go na ziemię i obrażona idę się poprzytulać do ciuk-ciuka. Widzisz, ciuk-ciuk nie pozwalają nam iść. A, na pewno by się nam udało. Tak, tak. Kiwa głową, że tak, masz rację. Oczywiście. No. Dobra, to co robimy? Czekamy na tutaj atak i atakujemy sami z drugiej strony, czy co? Pytanie, czy jesteśmy w stanie, powiedzmy, się obejść, jakby powiedzmy, jakoś, powiedzmy, spuścić ze skał, żeby to zejść, powiedzmy, już w obozie? W nocy na przykład? Czy jest jakiś teren pod to, czy tak nie za bardzo? Wiesz co, no moglibyście to zrobić, tylko że tak jak wspomniałem, tutaj są setki takich jakby namiotów. To jest pierwsza rzecz. Tutaj jest siły, które gdyby się skonfrontowały na przykład z Kalaman, to by po prostu rozjechały je. Bardzo dużo oficerów lata na dragonelach, więc to, że zostaniecie niezauważeni, jest nikłą szansą. Biorąc pod uwagę naszą sytuację, najlepiej byłoby, żebyśmy się wszyscy przebrali i weszli tam z Tornilo, który zna ich język. No to przecież się przebrałam, to mi kazałeś się rozbierać, ja już nic nie rozumiem. Ja chyba nie znam ich języka, to był taki rzut trochę na farta z tego, co pamiętam, ja nie mówię po drakońsku. Wysornie mówi, ja bym bardzo chciał, ale ja po drakońsku nie mówię, to był mistrzowskie zgadnięcie. Gdzieś to wyczytałem taką odpowiedź i zadziałało. Szczęście debiutanta, tak? O, dokładnie, tak to można określić. Szczęście, znaczy ja jestem weteranem już generalnie poszukiwaczem przygód, ale może będzie, że szczęście weterana, o. Ja, Trevor, to nie rozumiem, jak ta twoja Nesumia z tobą wytrzymuje, wiesz? To Trevor nazwał swoją zbroję czy swój topór? Nesumia, bo się pogubiłem już. Nie, to jego dziewczyna od babeczek. Czy bułeczek. A, tak. Tornilo, Tilda się pogubiła ogólnie. Wcale się nie pogubiłam, jestem tutaj. Nie jestem zgubiona, dokładnie wiem, gdzie jestem. To wracając do Smoczej Armii. Niewidzialność? Arkadiuszu, oceniam siłę tych naszych armii na statku versus ci. Domyślam się, że jak oni by ich zaatakowali, to ci by nawet nie musieli wysłać połowy swoich sił, żeby się tam nimi zająć. Wiesz co, na śledztwo może jakiś rzucik? Ja mam też co, mogę też rzucić, bo w sumie tak... No jeśli to Tornilo rzuca w eter. Oceniam ich siłę. Już szukam gdzieś tego śledztwa. Czy ja sobie chcę dodać? To ja myślę, że ja też się przyglądam i spróbuję oceniać, tak jak tam Tornilo mówi. Dobrze nam poszło. Wiesz co, Tila, wydaje ci się, że tak jakby te wasze siły na statkach, one nie mają szans w żaden sposób się przeciwstawić tej armii. Mhm. Jednakże, biorąc pod uwagę tutaj ułożenie tego terenu, że jest tak jakby kanion, to oni też nie są w stanie zaatakować pełną siłą, bo nie są w stanie tak jakby przemieszczać od razu wszystkich jednostek. Mhm. Więc przy odpowiednim planie jest bardzo możliwe, że te wasze jednostki, które są, byłyby w stanie chociaż na trochę odciągnąć uwagę tego obozu i to by mogło wam ułatwić może tak jakby przekradnięcie się. Macie pewną szaloną gnomkę, która sporo wynalazków robiła, może jakiś, wiesz, zabawa z wybuchowymi rzeczami.
atak z dystansu w nocy mógłby ich jakoś zaskoczyć, zrobić troszeczkę szumu i rabanu i może to by wam jakoś pomogło, ale tak jakby no ich armia jest tak liczna, że tu nie ma w ogóle co myśleć o tym, żebyście ich pokonali. Mhm. Okej. Okay. No, tak w zasadzie to niestety, ale Vitus i reszta to nie mają szans z nimi najmniejszego. W każdym razie, no tutaj wprawdzie, o tam jak widzicie, nie? To takie wąskie gardło trochę jest i jakby tam się razem ze sobą zaczęli potyczkować, to ten nasz wróg to nie będzie mógł zaatakować pełną siłą i możliwe, że ich trochę odciągną na chwilkę, chociaż żebyśmy mogli tam sobie przesmyknąć tu i tam. Ale no wiecie, to długo nie potrwa, nie? I raczej nasi szans nie mają. Może jakby ta nasza gnomka od kurczaków latających metalowych, jakby ona coś może wynalazła, to może by się udało tam przetrzebić trochę te szeregi wroga. Ale no nie wiem, na ile by to zadziałało. I tak w ogóle tak sobie myślę, że gdybyśmy umieli czarować, nie? To może byśmy zalali po prostu ten kanion. Bo jakbyśmy zalali ten kanion, to chyba by się potopili, nie? Tak myślicie? Dyk. Jeszcze byśmy tak w nocy zalali. Patrzę na ciebie i tak umiemy czarować, tak? Ale ja nie umiem wodą. Ja potrafię chodzić po wodzie, ale nie umiem sprawić, by tu była woda. Niestety. Co z ciebie za druid? No mogę się pomodlić. To może Solinari coś zdziała w tym temacie. Możemy spróbować obejść ten płaskowyż. Może gdzieś jakimś kanionem dochodzi woda i tam można by coś otworzyć przepływ tej wody, żeby tutaj dopłynęła. A to nam zajmie, nie wiem, z dzień, z dwa, żebyśmy poszli, poszukali jakiegoś dopływu wody tutaj. Może jakiś jest, bo jakiś przepływ, to te kaniony się wypełniają wodą, więc może że tutaj też coś dochodzi, tylko trzeba blokować przejście. Tylko też nie mam za bardzo czym, no bo nie mam czego zrobić puf. Tylko trzeba by to jakoś tak mozolnie powiercić, zawalić coś albo się przywiercić, ale coś by było możliwe. Dobra, Arku, ja mam pytanie. Czy jeżeli ja bym zrobiła konżur animal, czy ja mogę zrobić jakieś latające stworzenie, które mogłoby z góry przepatrzyć ten teren, że może by znalazło jakiś zbiornik wodny czy coś? Albo jakąś w miarę cienką ścianę w kanionie, gdzie po drugiej stronie byłaby woda? Masz przyzwanie zwierząt, masz tak, mam. Rozmowę ze zwierzętami. Mam. O ile coś tego nie zeżre, to prawdopodobnie tak. Okej, to ja myślę, że przywołuję jakiegoś sokoła, czy coś takiego, jastrzębia, jakiegoś takiego większego ptaka. Mhm. I czekaj, to ja sobie poodpisuję komórki czarów. Na pewno i rozmowa ze zwierzętami, nie? Będziesz musiała na pewno rzucić na jakieś ukrywanie się tego sokoła, czy go jakiś dragon elf w powietrzu nie wpieprzy. Czekaj, na rozmowę ze zwierzętami też rzucam, czy nie? Jeśli sokół powróci, to tak. Dobra. No to okej, okay, to jakieś ukrywanie, to muszę taki teścik powinnam zrobić na tego sokoła, którego wyczarowałam. Ukrywanie z czego? Ze zręczności? Wydaje mi się, że tak. To rzuć mi na zręczność, a ja sprawdzę, ile dragonele mają pasywnej percepcji. Zaczekaj chwileczkę. Bo ja jeszcze bym chciała... Nie to... Kurde... Dobra, nieważne. Nieważne, czekaj. Mam rzucić ze swojego... ukrywania, tak? Z ukrywania sokoła. Ukrywania sokoła. Dobra, bo nie mam podręcznika, więc niestety tego nie zrobię, nie? Nie wiem, ile on ma. Ptaszek. Dobra, rzuć do 20 i zobaczymy, czy warto w ogóle sprawdzać. No chyba nie, bo 8 tylko.
Zaraz zobaczymy sobie, ile jakiś ptaszek ma percepcję, ale wydaje mi się, że to jest niewystarczająco. To jest 11. To jest niestety za mało, więc widzicie, jak Tila przyzywa zwierzę, każe mu polecieć i zrobić zwiady, no i niestety nie wraca. Ale to jest na ukrywanie czy na percepcję? Na ukrywanie. Na ukrywanie. Chyba. No. Próbowałam, ale chyba nam nie wyszło. Znaczy, no chyba na pewno biedny ptaszek. No dobra, a jakbyśmy chcieli tam przebiec? Śmiało. Przez obóz armii całej, która jest większa niż 300... Z pochodnią biegnij. Tila, a jak ty byś... jakbyś przywołała te swoje niedźwiedzie i byśmy na nich przejechali przez cały ten obóz, tam do tego ciasnego. Jestem za. Brzmi to jak świetny plan. Zachęcam. Nie wiem, czy rumaki bojowe nie są szybsze, ale ten... Ostatnio jak byłam koniem, to się źle skończyło. Ja mam jednego rumaka, nie, ale to jeden jest. Nas jest piątka. Szóstka w sumie. Ale Krystyna raczej nie będzie z nami. Krystyna, a to w ogóle jest jakieś takie obejście, czy to tak jakoś, wiesz... Tak jakoś, wiesz... Czy nie ma nic? W sensie od drugiej strony, jakbyśmy chcieli tu przejść z tego miasta. W sensie, no ja tych terenów aż tak dogłębnie nie zwiedzałem. Aha. No dobra. Dobra, a no jak daleko to jest od nas? Tak w stopach. Więcej niż 120 stóp? Wiesz co, mi się wydaje, że to raczej są setki metrów, żeby to z bezpiecznej odległości z oddali obserwujecie, więc widzicie kropeczki w oddali, bo tak jak mówię, bardzo dużo oficerów na dragonelach lata w powietrzu, dzikich tak jakby dragoneli też lata. Możecie założyć, że czasami też się pojawia ten pluwacz, który wcześniej was prawie zabił. Więc generalnie no, przemieszczanie się stąd dalej na północ to jest coś bardzo niebezpiecznego i prawdopodobnie spowodowałoby bardzo dużo spotkań z patrolami. Dobra, Trevor, to ty może zadzwoń do brata tym Wargabem, żeby wiedział, na co oni tutaj natrafią? Bo tak trochę chyba by wypadało. Niech ładują armaty na statkach i strzelają do nich. O! Gdzie jest woda, gdzie jest to miejsce? No, to jest dobre tam. To chyba jest tak ze trzech czy od wody? Niech strzelają. To jest tak ze dwa dni drogi szybkiego marszu. Może doleci. Właśnie. Shit. No... Dzwonię do brata. No, Vitus finalnie tak jakby podchodzi do Fargaba. No, dopływamy już do brzegu. Jest problem. Ich armia jest większa niż zakładaliśmy. No, ja się spodziewałem, że mają bardzo potężne siły. Zresztą to przecież od początku było wiadomo, że to taka trochę misja samobójcza, nieprawdaż? My to słyszymy? Jeśli chcecie, to... No, chyba nadaje na głośnik. Ale ona miała być... Daje na głośnik. A nie samobójcza. Ale Vitus, to nawet o samobójstwie nie ma mowy, bo ty zanim zdążysz popełnić samobójstwo, to już będziesz nie żył. To takie wieczne siły wroga. Czy sobie zdajecie sprawę, ale przybyliśmy do bardzo niebezpiecznej krainy, dlatego że jakaś mała kenderka mówiła, że trzeba naprawić patyk. Czy wy tak jakby teraz... Jeju, kto to był? Tak wszyscy klaskną na tyle. No przepraszam, no. No. To już chyba za późno, żeby tak jakby teraz dochodzić do wniosków, że to było wariactwem.
Ja opisuję mu te całe tereny, jakie tutaj są wokół, żeby może jakoś był w stanie to wykorzystać. Może niech nasza gnomka jakieś torpedy, bomby wynajdzie na szybko, może się coś przyda. Bo inaczej powiedzmy... A może wam się uda zalać jakoś? Bo oni są w takiej jakby delcie kanionu, więc może jakbyście to zalali, to może się potopią. I będzie problem z głowy. Tak? I potem będziemy pływać tam pod tym. My nie musimy pływać, my możemy chodzić po wodzie, nie? Czyli mamy jakieś prace wykopaliskowe teraz zacząć robić? No nie, wysadzić, a nie kopać. Ale co i gdzie? Coś tak, żeby tu woda przyszła i żeby ich zalało. A nie możemy się przegrać po prostu w nocy, tak jak oni będą bardziej spać niż łazić? Ostatnio też wkradaliśmy się w nocy i nam nie wyszło. No ale wtedy się wkradaliśmy na bardzo dużą przypalę z dużą szansą na rozpierduchę, a tutaj się przekradamy po to, żeby dojść do miasta i mieć już z bani. Witus, nie słuchaj! Wcale nie było rozpierduchy, było bezpiecznie. Dobra. Nikt nie umarł. Tylko narzekał na nas smog. My ruszymy w nocy na pewno. Mhm. No. To jest czyli dobre podejście. Nie czekacie na nas? A za ile będziecie? Może dwa. No to zależy, gdzie mielibyśmy się dostać. Do tej strony, od której wy jesteście? Nie no, może być od waszej strony. Tylko żebyście głośni byli. Mamy być głośni? No, wy tak. No jeśli od drugiej strony, no to z 2-3 dni. 3 dni później. Arku, ja bym chciał ocenić, ponieważ niewidzialność trwa godzinę. Czy to jest w ogóle wystarczająco, gdybym chciał na niewidzialności... Zakładam, żebyśmy jakoś podeszli z naszego miejsca trochę bliżej i tam bym rzucił niewidzialność. Czy to bym w ogóle zdążył przejść do tego kanionu albo przez ten kanion, czy to jest w ogóle za mało, żeby przejść? Powiem ci tak, teoretycznie mógłbyś się dostać do tego obozu i trochę sobie pochodzić, tylko kwestia jest taka, po pierwsze mogą cię wykryć, jeśli mają jednostki, które tak jakby na tym się skupiają, jak wykrywanie magii, a po drugie, no może że cię tak jakby w ciągu tej godziny nie odnaleźć tego, czego szukacie, ale zwiad mógłbyś zrobić. Bo ty, rozumiem, niewidzialność możesz rzucić tylko na siebie. Nie, mogę, to jest dotykowy. Sekunda. To jest ten taki spray. To jest czar dotykowy, więc mogę go rzucić na wszystkich nas. Po prostu się stawiam, że przez godzinę zdążymy, gdybyśmy rozejrzeć się, to jedna rzecz, a po prostu przejść, gdybyśmy chcieli po prostu przejść, czy w ogóle godzina wystarcza, żebyśmy przeszli mniej więcej z jakiegoś miejsca na zewnątrz, przez obóz i do kanionu i do muru, czy ten czar już się skończy. Powiem ci tak, dostaniecie się do obozu, tylko w zależności od tego, ile tam czasu spędzicie, to może wam zabraknie czasu, żeby wrócić. Wydaje mi się, że z jakieś 20 minut byście szli, żeby tak jakby się tam dostać na niewidzialności, więc mielibyście trochę czasu, żeby tam pomieszkować. Pablo, prostu... jak coś, to ja mam jeszcze coś takiego jak Pass Without Trace i tu jest, że wokół nas jest tak jakby... Dostajemy plus 10 do rzutu. Tak, dostajemy plus 10 do rzutu na detekcję i tu jest coś takiego, że tak naprawdę wokół nas jest tak jakby cisza, że nie generujemy dźwięków aż tak. Mogę wam wkleić, jak to wygląda. Pytanie, Tornilo, jeśli użyjemy te twoje maszyny, żeby nas zrobić niewidzialnym. Tak. To czy może nie chcemy już tak po prostu wejść na pełnej, że po prostu wchodzimy i idziemy do tego miasta. Po prostu wychodzimy z tej niewidzialności, po prostu jesteśmy w strojach. Ale musimy przez niego przejść, żeby dojść do miasta. A taki był mój pomysł. No to no. Się przekradnijmy. No ale przez obóz. No, i lecimy tak. Dalej do tam, gdzie dolecimy do tego miasta. No tak, taki jest plan. No.
Więc taki był mój plan, więc tylko musimy wybrać, czy chcemy skorzystać z mocy Solinarii, czy chcecie, żebym was obsikał pianą zmniejszenia odbicia obrazowego, czytaj niewidzialność. I czy chcemy na przykład dzisiaj wykonać zwiad, żeby znaleźć sobie jakieś podejście, przejście, rozeznać problemy, a jutro na przykład tam już przejść, kiedy trochę rozeznamy temat. Bo mamy trochę czasu, z tego co rozumiem. W razie czego nasza armia dotrze tutaj, to my... Bo znając życie, chłop są to zwiady. Ogarnie temat, zanim tam dojdziemy. Jeszcze raz? Co? No ten ogień cały, tak? Ten, co przyszedł i z Kalamanów zajmował ten ogień. No chodzi o turniej o tą osobę, którą gonimy. Aha. Czy chcecie ruszać już teraz? Generalnie nie mamy czasu. No. No dobra. Ja mogę, patrzę na nas, jest nas czworo. Piątka. Mogę naszą czwórkę, no najwyżej Arniego z go stawię. Mogę naszą czwórkę użyć piany zmniejszenia odbicia obrazowego. Czytaj niewidzialność. Ja tylko chciałbym dodać, tak pod kątem mechanicznym. Niewidzialność oczywiście powoduje, że jesteście niewidzialni. Jednakże to nie oznacza, że nie można was spostrzec tak jakby za pomocą takich normalnych zmysłów. Bo wciąż tak jakby wydajecie z siebie zapach, wciąż wydajecie dźwięk, wciąż pozostawiacie ślady w błocie. Więc to nie jest tak, że rzucacie na siebie niewidzialność i po prostu przechodzicie. Ja i tak będę wymagał od was testu ukrywania się. Oczywiście niewidzialność wam to ułatwi, ale biorąc pod uwagę, jak liczne są tam tak jakby grupy przeciwnika, to na pewno nie będzie to łatwy test. No to stakujemy jedno z drugim i lecimy na pałę. Dobrze, jeśli taka jest wasza decyzja i nam się śpieszy i nie czekamy na resztę. Bo ja jeszcze myślę, tak, w mecie, jak rozmawiamy. W mecie, to dobrze było, żebyście wy sobie użyli tej niewidzialności, bo to wtedy daje advantage, jeżeli oni nie wyczuwają, w sensie... Słuchaj, bo ja jeszcze mogę zrobić tak, że na jedną osobę... A ty powinnaś rzucać pasły trace na grupę i mamy plus 10. Bo jeszcze ja myślę tak, że na jedną osobę mogłabym rzucić polimorfię, żeby jako zwierzę przebiegła na drugą stronę. Ja też się w zwierzę mogę zmienić i też przejdę na drugą stronę. Tak jak orzeł. Właśnie, jak to będzie coś małego, jakiś, wiesz, myszoskoczek czy inne takie, no to... Rozpoznanie jako szczury. Żebyśmy się przemienili z powrotem w paszczę Dragonella, jak nas tam będzie przeżuwał, tak? Dobra, nie było ten. To ja się nie odzywam w takim razie. Nie, chodzi mi o to, że rozumiem, że mogłabyś się zamienić w małą istotę, ale wciąż to by było coś zwierzę, a biorąc pod uwagę, że tu dużo tak jakby jest dzikiej fauny. Dzikiej fauny i takich smoków, no to... Też bym wymagał testu, możliwe, że coś by cię zażarło, nie? Bo to nie mówimy o tym, że przechodzisz z krawek 10 metrów, tylko mówimy tu raczej o tym, że będziecie przez kilkadziesiąt minut się przemieszczać w obozie wroga. Dobra, spoko. To jest jedna opcja. Druga opcja, którą widzę, jest taka, że musimy szybko wyeliminować właśnie sprawnie jeden patrol zasadzki, po czym zrobić to samo, co zrobiliśmy tam. Tylko teraz możemy pójść o krok dalej, na przykład jednego z nich wypytać o to, jakie jest hasło i żeby wiedzieć, trochę lepiej być przygotowanym. Znaczy tam nie dało się ich wypytać, znać, bo oni już byli martwi, ale mogliśmy jednego z tych patrolów wypytać, więc taka jest druga opcja. Trevorze, rycerzu zakonu, przepraszam, jakiego? To decyduj. Bardzo dobre pytanie. Róży? Salami. Korony. Korony, no tak. Przepraszam.
To decydujcie. Takie dwie opcje widzę. Albo, no i te wasze wszystkie pomysły. Powiem tak, my jesteśmy w stanie, ja jestem w stanie jedną osobę bezwładnić tę trucizną, żeby po prostu ją zranić, żeby po prostu leżała nieprzytomna, dopóki my nie skończymy walki. Ale jedną osobę. Może więcej, ale... No ja też mam ja też mam te strzały, więc to zależy co tam... A nie, bo nie wiem, czy ty o tym mówisz. No, żeby po prostu zwadnić kogoś, żeby po prostu był nieprzytomny, żebyśmy mieli tak. Czas, żeby go związać. Tak, więc... Co decydujecie? I to jest niebezpieczne, bo ostatnio... Ale ostatnio szło wam zajebiście, no generalnie Riardon tam gości tak zagadał, Tam była opowieść o Wannie, co go nie chciała? Wandzie? To chyba była Wanda. Nie, to chyba było matce, wiesz? A to reszty już nie słuchałem. Ale idealnie mu to poszło. Teraz powinno to być nawet... Proszę, będziemy patrolem, pójdziecie dać raport i w tym czasie przejedziemy sobie kanionem. Zanim się skaptą, że ten patrol wrócił, to już my tam załatwimy swoje. Ja się zastanawiam, czy nie pójść w zbroi i powiedzieć, że po prostu niosę jajo smocze z obozu, w którym byliśmy. Który został ten spalony przez... Znaczy no, stopiony przez tego smoka innego. Ty nie widzisz, że ten smok tu lata? Widzisz go? O. A co? No podleci powiem, no tak, spaliłem was. Dokładnie tak. Rzucajcie czary, przekradajmy się. Powinniśmy dać radę, mam wrażenie. Dobrze, czy opcja nieco niewidzialność, tak? Zdajcie sobie sprawę, że się tak słabo składam, nie? Dlatego ja pomogę. Ja tam zakładam ten kaptur na siebie i zawijam się ten płaszcz. Więc w razie czego, Trevorze, to jak ciebie zauważą, to odciągniesz ich uwagę i bohatersko zginiesz walcząc z największą ich ilością, a my pójdziemy dalej zrobić misję. Powiem Witusowi, będzie z ciebie dumny, zostaniesz bohaterem. Na pewno w Kalamanie wybudują ci pomnik. No nie wiem, tak. No... Ja będę wymagał testu od osoby, która najgorzej się skrada. Bo nie ma sensu, żebyście wszyscy czworo rzucali, no bo jest pewne, że nie zdacie. Więc weźmiemy sobie osobę, która najgorzej się skrada. I zakładam, że poruszacie się razem, chyba że każdy sobie rzepkę skrobie i idzie oddzielnie. Więc jeśli Trevor zostanie zauważony, no to automatycznie wy jesteście zauważeni, no bo idziecie grupą, tak? Jak ktoś zauważy ślady w błocie albo na ziemi, no to nie zauważy dwóch butów Trevora, tylko raczej zauważy tak jakby 10 stópek, tak? Chyba że Iżwernowi mówicie, że ma czekać na zewnątrz i... Fajnie, że przyszedł. I trzymać kciuki. Nie no, jego nie zabieramy, ja dla niego nie mam niewidzialności już. Aha. Czyli 8 stópek. Ja mam 4, ja mam 4 niewidzialności max. Mhm. A jak byśmy użyli tej twojej liny z tym takim... Tam gdzie ukryłeś... Ostatnio. Z teleportem. Będzie bieg z liną. Tylko jak zamierzasz wytłumaczyć tym w obozie, że idziesz z liną, gdzie są drzwi, do międzywymiarowego pokoju rozrywki? Kwestia jest taka, że on nie może utrzymywać kilku zaklęć, które wymagają koncentracji. Tak. Nie może rzucić niewidzialności i... O, ty właśnie, pytanie, czy niewidzialność jest concentrate? Raczej tak. To trochę samo. A, czy ja mogę mieć jedną, czyli sorry, czyli plan się nie uda, bo ja mogę mieć tylko jedną niewidzialność, bo to jest concentration. No to nie było planu. Nie dopatrzyłem tego. Czekajcie, a ten sznurek... No. Wytnijcie to może, dobra, robo, tą całą naszą... Nie no, czemu? Rozkminę. A te sesje trwają półtorej godziny bez sensu. Robimy tak. Wy do sznura, ty na mnie pass without a trace, a ja tam sru. Przełażę i was tego sznura wytrzepię na końcu. Co? Ty jest czarujesz? Najlepszy pomysł ty właśnie. Ty czarujesz? Ale jak zamierzasz przejść z tym sznurem? Pytanie Tornilo, czy... Ale on musi być rozwinięty w górę, to jest to. Tak. W górę. On jest... Szukam go, rope trick. On był 10... On ma 60 feetów.
Czyli 20, czyli 18 metrów. Pablo, jeśli mogę się jeszcze wtrącić. Zaklęcie Invisibility to jest zaklęcie z drugiej komórki czaru. Tak. Możesz je rzucić z wyższej komórki i za każdą wyższą komórkę możesz dodać jedną dodatkową osobę, którą tworzysz niewidzialną. Ale ja nie mam, czy mam komórki trzecich. Masz tylko drugiej? Ja jestem pięta czarodziejem, o to ci chodzi. Ja nie mam trzecich. Okej, okay, dobra, to nie ma tego. Dziękuję za podpowiedź, ale ja nie mam trzecich komórek. Spoko, myślałem, że masz dostęp. Nie mam. No to jak to jest z tym rope trickiem? No, że to jest wiszący sznur z góry i po prostu ty go trzymasz. Tylko ten sznur będzie widać, bo ten sznur, no nie można go użyć. A jakby na nim dać po prostu tą magię niewidzialności. To na osobę możesz rzucić, nie na przedmiot. Abyśmy mieli. Ale tutaj próbują mechanikom zepsuć grę. A jakbyście mieli Bag of Holding i wszyscy byście wstrzymali oddech i się schowali do niej, to możecie wytrzymać parę minut. Tylko żeby nikt nie wyciągnął drugiego Bag of Holding z kieszeni, bo wtedy będzie... Bo wtedy czarna dziura i możecie zepsuć całą armię, rzucając Bag of Holding. A jakbyście mieli dwa orły, które akurat nad armią by się ten... To, sorry, to plan z niewidzialnością nie przejdzie. To ja proponuję albo wykorzystać tak te stroje, które macie, albo napaść na patrol i później się podać za patrol. Tylko patrol nie wróci, więc będziecie musieli wymyśleć, że sobie was napadło i że armia idzie skądś tam i biegniecie do dowódcy donieść o tym. Nie wiem, no... Bo niewidzialność rzeczywiście jest tylko jedna. Czekaj, a może utniemy mniej tego sznura, żeby go nie było tyle? Będziesz takim stojącym sznurem iść. Dokładnie tak, jakbym... Zamiast pochodni będzie z kawałkiem sznurka po prostu szedł, nie? No i balonik tak. Po prostu, nie? Z balonikiem. W sensie, że sznurek długości kostura, wy se znikniecie, a ja tam z tym pod pachą tam przelecę. Nie wiem, Marku, no tutaj jest, to jest opisane, że ten sznur ma mieć 60 fitów. Na 60 fitów przez 20 metrów. No to jest up to 60 feet long, aha. Więc może być krótszy. Może okay. Być krótszy. Okej, okay, dobra, rzeczywiście. Czy wtedy rzucam to, bo to nie jest, jest koncentracją? Mogę rzucić na ciebie niewidzialność i będzie tylko chodzący sznur widać. Ale ja i tak nie mogę mieć dwóch advantage na ukrywanie się. A mam spelerynę, nie? A mam spelerynę, a oni mają utrudnienie na szukanie mnie. Ale ona, Arves może mi dodać plus 10. To nadal będzie sznurek widoczny. Dobra. Tak robimy? Różna? A co, jeśli ten sznurek wsadzisz sobie w spelerynę? Co, jeżeli no, sznurek wsadzisz ja pod spelerynę? Ja i tak z nim idę, więc jakby on jest częścią mnie, kiedy ja się ukrywam, kurde. Dobra, ja myślę, że ja... Wyciągam sznurek z worka swojego, ucinam kawałek tak, żeby on miał mniej więcej metr. Ja ubieram tarabat ten z naszej armii. Dobra, tylko musimy zrobić long resta, bo ja tego czaru nie wziąłem. Musimy zrobić long resta, bo ja nie mam tego czaru. Zakładając, że żeśmy robili po drodze, to mogę tak. Sobie zmienić. Po prostu mogliśmy robić plan po drodze, no nie wiem. Ja mam nie, jestem... spoko. Czas ci zabrało też dotarcie tutaj, więc sobie zrefreszuj za końcem, nie ma problemu. Albo idziemy tak, dobra. Albo po prostu ty się znowu śmiejesz jako osoba niewidzialna i my idziemy, Tina powiedzmy z wielkim tygryso, wilkiem, we swoim tarabacie czerwonym i my z Riardonem powiedzmy jako żołnierze Smożej Królowej po prostu. Bogu, Waldo Sznura. Czyli tak jak wcześniej. Tak. No nie, tak sugerowałem to tylko. Się okazał najlepszy. Żeby tam po prostu wejść. Tak, wszystko ale trochę pada. Inaczej. To co z tym szturem? Tak, mam... tylko w takim razie, skoro wyjdziecie, to ja się tam mam sam schować? Jak to my idziemy i...
ty się sam chowasz. To co się stało przed chwilą? Ja się zgubiłem, bo teraz Trevor powiedział i tyle, że oni idą w tabardach, a ja mam się schować na końcu sznura? Ja pierdolę, żadnych tabardów, kurwa! Dlaczego? Ja zakładam i rzucam mu tabard, żeby założył. Będziemy w obozie, jakby się coś pospało, to jesteśmy w teorii w stanie się ukryć w tych tabardach. Więc zakładaj go. Tyle tak samo i rzucam tornilo, rzucam elfowi. Jakby cię ktoś złapał, to masz tabard, nie? Słuchaj królowej. Ale mamy chyba tylko dwa, nie mieliśmy więcej. Nie wiem ile ich mamy po prostu. Dobra, zakładam tabard. Nie wiem, mamy cztery, Arku? Bo ja nie wiem. Możecie mieć ile chcecie, tylu zgładziliście wrogów armii smutnej. Dobra, że nie ma problemu. Dobra, zakładam ten tabard. Rdzenia tutaj, powoli. Dobra, zakładam tabard, odpalam rope tricka. Ja mam się tam schować, tak? Dobrze, to ja się tam chowam. Myślę, że ja podchodzę i tak falę jeszcze w głowę tym sznurkiem, żeby ją wciągnąć w niego Tille. A nie, Tille nie walę tym sznurkiem. Trzeba tam wejść. Trzeba tam wejść. Aha. Ja się przytulam do Ciuk-Ciuka. Myślę, że ona już jest znowu moją wiewiórką. I... Modlę się do Solinarii. Właśnie nie pomoże. Głaskam Riardona. Mam nadzieję, że błogosławieństwo Solinarii będzie nad tobą. No i rzucam to Pass Without Trace. Zajebiście. I chowam się. Jak już wszystkie modły nad nim zrobiłam. No. Możesz mi kliknąć te Pass Without Trace, żebym miał jasne treść? Jest powyżej. Nad tym, aha, spoko. No jest poniżej tego rope tricka, nie? O, nie zostają śladów. Zajebiście. Mhm. To tak, tornilo w sznurku. Tak. Tila w sznurku. Tornilo, co z tym twoim kotem? Też do sznura? A mam go zabrać, bo... Tak, ja bym go chętnie zabrał. Chodź, taka głowa tornilo wystaje zza sznurka. Chodź, wskakuj, Arni. Ghostbusters mi się przypomnieli. Trevor, dawaj do sznura i się przestań wygłupiać. Chodź, Trevor, jestem... będzie fajnie. Jeszcze nigdy nie byłeś w sznurku. Plan jest nie do wywalenia się. Impreza! Jestem bardzo zadowolony, że mój międzywymiarowy sznur wiecznej pokoju o wiecznej imprezy jest tak często używany. Tornilo, a masz tu piwo? No, dobra. Trzeba popracować nad... Przepraszam, miss click. Przez przypadek kliknąłem, by pokazać swoją kartę. Zakładam na siebie kaptur i zaczynam się przekradać przez ten obóz, tak żeby mnie nikt nie widział w ciemności. Czekam na ciemność, żeby nie było. Wiecie co? Zastanawiam się nad tym, by oszacować poziom trudności tego testu na bardzo trudny, czy na prawie niewykonalny? Nie no, bardzo trudny. Idziesz kanionem z latającą armią nad twoją głową do obozu, w którym znajdują się setki różnych namiotów. Masa dragoneli, masa oficerów, różnych bestii. Prawdopodobnie osoby, których tak jakby na kartach naszych przygód czytaliście jedynie z notatek, prawdopodobnie tam też się znajdują. Prawdopodobnie znajduje się tam gdzieś smok, który was opluł kwasem. Prawdopodobnie nawet twój ojciec gdzieś tam jest i wy wskakując w portal na linię widzimy Riardona z założonym kapturem na głowę, trzymającym kawałek sznurka, który po prostu tam skrada się. Idzie na paluszkach, delikatnie zgięty. Pod ścianą. Zróbmy sobie przerwę, co? Nie, Robo, przecież to jest... Zróbmy ten rzut i będzie przecież nie koniec kampanii, no. Powiem wam tak. Scenariusz nie przewidywał takiego pomysłu. Wydaje mi się, że za lekko nacisnąłem na ten element, że tam jest bardzo dużo armii i to jest awykonalne, ale sznur i kaptur
To są dwie rzeczy, które zdecydowanie mogą tą sprawę ułatwić. Widzimy Jardona, który na paluszkach... Arek, to jest jak scena z Wiedźmina, jak tego serialu, jak Yennefer próbuje się ukryć w środku miasta, dlatego oczurzutny fioletowy płaszcz na siebie ubiera, nie? Widzimy Jardona, który przemierza te niebezpieczne tereny. Schodzi w ten kanion. Powolutku, powolutku pod ścianą z kapturem, z tą liną w jednym ręku. Porusza się. Ma godzinę na to, by odnaleźć wejście do zaginionego miasta, do tych ruin, do miejsca, gdzie prawdopodobnie będziecie mogli naprawić zardzewiały patyk, bo to jest jedyna rzecz, która może uratować wasz świat. Więc bohater przemierza na paluszkach z kapturem na głowie, powolutku, powolutku. Widzisz dragonele, które razem ze swoimi oficerami latają po prostu dziesiątki nad twoją głową. Gdzieś z oddali słyszysz ryk jakiegoś smoka, który prawdopodobnie tylko czeka na to, by was zeżreć. Ale nie bój się, masz kaptur, idziemy dalej. Mijasz pierwsze namioty. Widzisz, jak armia szykuje się do tego, by wkroczyć do miasta. A w zasadzie oni się nie szykują do tego, żeby wkroczyć. Widzisz, że wszyscy raczej siedzą rozluźnieni, grają w kości, niektórzy piją piwo, coś jedzą, ale trzeba iść dalej. Szukamy wejścia. Dostrzegasz bardzo dużo namiotów. Niektóre są oczywiście większe. Dostrzegasz te namioty oficerskie. Szkoda nie zajrzeć. Rzucasz okiem. O! No wiesz co? Chyba to jest namiot Belefajona. Gdzieś tam w jakiejś notatce był jako wielki oficer. Pff, co tam? Gdzieś tam idziesz dalej. Widzisz dwóch rycerzy solami. Z tarczami i z mieczami, którzy stoją przed czarnym namiotem. O! Twój stary, nie sprawdzę. Idziesz dalej, bo przecież są kolejne namioty. Widzisz bardzo dużo wyłomów w ogóle w tym kamiennym murze. Jest bardzo dużo przejść, jakichś bocznych. Możliwe, że ta brama niekoniecznie jest tam wejściem. Widzisz miejsce, które wygląda na lądowisko. Widzisz czasami, jak dragonele zlatują. Jest taki duży, tak jakby duża droga, gdzie one sobie powolutku, powolutku lądują, pazurami hamują. Jakieś namioty są. Również obok. Dużo skrzyń, dużo towaru, pełno broni. Widzisz smokowców w różnych barwach. O, widzisz, chyba te czarowały. Dobrze, że jesteś niewidzialny, masz kaptur. Trzeba iść dalej. Trochę ci drętwieje ręka. Ta lina jednak, wiesz, jakbyś trzymał nawet 10 gramów, jak trzymasz cały czas, to jednak czasem się robi ciężko. Piękny obóz. Nie chcielibyśmy, żeby ktoś was tam zauważył. Wciąż się zastanawiam, czy to ma być bardzo trudny test, czy prawie niewykonalny, biorąc pod uwagę, że jesteś w środku obozu wroga. Ej, ale ma płaszcz, który powoduje, że go gorzej widać. Słusznie, dlatego będzie miał ułatwienie do tego rzutu. Plus 10 ode mnie jeszcze. Wiesz co, ten plan jest tak absurdalny, że ja bym go ocenił jednak jako na prawie niewykonalny. Mam wrażenie, że Arek zrostował nasz plan. Nie wiem kompletnie czemu. Ja też nie. Ja wiem. Aramil, wyrzuć naturalne 10, proszę cię. 31! Jakby to powiedzieć... Kurwa, no nie. Prawie niewykonalny test wymagał rzutu 30. Więc Riardon wyrzuca na pierwszej kości wynik 31, nawet jakby mu zabrał to ułatwienie. I tak by mu się to udało. Riardonie, widzisz te dragonele z oficerami, które lądują, wbijają swoje pazury w ziemię. Widzisz namioty koło nich. Gdy tak przemierzasz na paluszkach, bo mówisz, trzeba iść dalej, spoglądasz w stronę namiotu i widzisz coś dziwnego. Co za debil położył deski na ścianie? Podchodzisz do tych desek, odsuwasz je i widzisz tunel w ścianie.
który wkraczasz dalej. Arek nie wie, co mówi. Arku, ja mam wrażenie, że ty po prostu masz tą chwilę i było to jajo Riordona. Po prostu tak patrzyłeś na scenariusz i pojebałeś. Wiesz co, ja opisałem scenę śmierci waszych postaci. Wyrzucił 31, test prawie niewykonalny 30. Ja już nie wierzę w zasady. Bez tego czaru, Odarmes, ni chuja by się nie udało. Powiem wam tak, wycięliśmy pewien bardzo interesujący skrawek tej przygody. Dzięki temu nie straciliście żadnych ludzi po stronie waszej armii, więc tutaj order by wam się przydał. Jeszcze raz kogoś ocaliliśmy. To jest jakieś szaleństwo. Dlatego, moi drodzy, przejdźmy sobie... Do sznura. Normalnie ja w to nie wierzę, nie? Muszę iść. Robo też to nie wierzy. Co to się odjebało? Weszli do środka armii z kapturem i sznurem. To jest coś w ogóle abstrakcyjnego. Fortuna sprzyja zuchwałym. Ej, ale to jest scena jak wow. Z filmu tak naprawdę, nie? Wow. Oh. No. Wow. Moi drodzy, wydaje mi się, że po pewnym czasie, Riordonie, bo oczywiście musiałeś sprawdzić ten tunel, widzisz, że po przebyciu kilkuset stóp tekstury ścian ulegają zmianie. Wcześniej miałeś tak jakby litą skałę, a teraz tak jakby ściany delikatnie zmieniają swoją teksturę, tak jakby były z innego rodzaju kamienia. W tym momencie wydaje mi się, że nie słysząc żadnych hałasów, podejmujesz decyzję, że warto jednak pociągnąć za tego sznura i wyciągnąć swoich towarzyszy, bo wydaje się tu być bezpiecznie. Ej! No już? Trzepać ten sznur, żeby ich tam wy... Tak, że możemy wychodzić? Wystukać. Ja wypadam z tego sznurka. Panie, nie uwierzycie, co się stało. Au, no, co się stało? Guzami tam nabiłeś. W tym obozie byli wszyscy. Ktoś, kto wygląda jak dowódca tych wojsk. Jak ten stary, pijany, co ukradł ten ogień i tam wszystko zaorał. Ale generalnie no, to tam wszyscy byli. Skąd wiesz, że on był pijany? Że był stary? Bo to jego ojciec. W sensie ten, no, jak to się mówi? Twój tata jest złodziejem? Co ze smokiem? Był tam smok czy nie? No latał gdzieś w górze, tam nad nami. Ale to ja już wiem, po kim to masz. To rodzinne u was. Ty weź się palnij w łeb. No przed chwilą mnie palnąłeś w łeb, patrz tu guza mam, o. I się nie poprawiło? Przekichane. Potęga technologii. Całą gromadą przeszliśmy, korzystając z moich wynalazków. To jest potęga triumfu technologii nad przeciwnikiem. Turnilo, ty obowiązkowo musisz to w jakiejś kronice spisać. Dokładnie tak. A teraz chodźmy dalej. Dla potomnych. No. To chodźmy. Nikt w to nie uwierzy. Ja uwierzę. Też tak myślę. Ja uwierzę, ja też przeżyłam. Tak. To będą po prostu legendy, które ludzie będą mówić, że to są bajki po prostu. O Riordonie, potomku, no właśnie, który przeszedł przez cały obóz i go nie zauważyli. Ja odpalam lampę i ci daję Trevorze, żebyś coś widział, bo tutaj jest ciemno, tak czy nie? Tak. To tak, biorę lampę tym zielonym światłem. Żeby moi było. Drodzy. Czy Tyla podążasz za nimi? Tak, myślę, że idę. To ruszaj tokenem. Dobrze. Moi drodzy, dochodzicie w pewnym momencie do czegoś, co wygląda jak rozwidlenie. Ale nie to przyciąga waszą uwagę. Widzicie, jak nagle ze ścian buchają zielone płomienie. Pędzą bardzo szybko w waszą stronę i widzicie, że z tych
zielonych płomieni wyłaniają się duże, widmowe głowy smoków, które zaczynają syczeć w waszą stronę. Ja wyciągam rękę w kierunku tego ognia. I mogą spowodować pewną rzecz. Proszę was o rzuty obronne na mądrość. O, fuck. Czy to jest może strach? Czyli to, co zbroja mi ułatwia odporność? Frightful presence. A, presence, no to chyba nie, to nie jest przeciwko strachu. Dobra. Czyli na mądrość. Tak. 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 Jardon? Na mądrość. Macie dodatek do saving throw'a w wysokości 5. Nic, ty paladyński oszuście. Gdyż jesteście wszyscy w zasięgu mojej aury. Ale też rzuć. Którą rozsiewam. Ale rzuć. 27. Bardzo dobrze, moi drodzy. Może dlatego, że nie rozumiecie tego języka, nie dzieje się nic z waszymi umysłami. Może to było jakaś forma ostrzeżenia, ale widzicie, że po słowach, które wypowiedziały, znikają. Macie rozwidlenie w prawo i rozwidlenie w lewo. Czy jest po prostu gorszy zapach gdzieś? Jakieś zgnite ciała czy coś? Z jednym bądź drugim? Zapach zgniłych ciał. Wiesz co, wydaje mi się, że dostrzegasz w lewym korytarzu, gdzieś w oddali wodę. Riardo, nie, ty się tak dobrze składasz. Weź tam, zobacz co jest, żebyśmy się teraz nie natknęli na żaden patrol tutaj chodzący. Weź tam, skocz i zobacz i powiedz, którędy dobra, iść. Dobra, to jak wiesz, idziemy tak, Powiem wam tak, nie słyszycie żadnych dźwięków wydobywających się z tych tuneli. Mi się wydaje, Tornilo, że oni mogli jeszcze tutaj nie wejść, bo gdyby tutaj, na pewno by przy wejściu były straże. A co go... To ja idę w ten lewy tunel, po cichu, powoli, staram się być niezauważony. Jeśli dacie mi parę minut, to mogę nakręcić moją maszynkę do wykrywania rzeczy ponadnaturalnych. Czyli rzucić Detect Magic. Ja się mogę pomodlić i na to samo wyjdzie. Maszyna kontra religia. No i jak już Tornilo rzucił pomysłem, to ja myślę, że zacznę się modlić do Solinarii. Będę próbowała wyczuć, czy jest tu coś magicznego. Dobrze. W międzyczasie, Riardonie, rzucasz okiem do tej komnaty po lewej. Dostrzegasz, że skała przechodzi w marmurową podłogę i marmurowe ściany. Widzisz, że z tego miejsca wypływa woda, która jest przyblokowana jakimś rumowiskiem. Prawdopodobnie jest kontynuacja stąd, gdzieś na wód. Widzisz nad tym rumowiskiem część rzeźby przedstawiającej smoka w locie. Okej, ale to rozumiem, że tutaj już nie ma nikogo, nie widzę nic. Żadnej żywej duszy tu nie widzisz. Jedynie widzisz tak jakby nad tym rumowiskiem rzeźbę, która częściowo jest zanurzona w wodzie. Okej, a czy jakby tym... Jezu, jak to się nazywa? Divine Sensem jestem w stanie wyczuć jakichś tutaj nieumarłych, albo jakieś takie inne rzeczy? Jaki to ma zasięg i co to blokuje? Stryk? Generalnie to jest... Co nie jest za zasłoną, więc w tej komnacie nie ma żadnych nieumarłych. Okej. Okay. W tej komnacie. No dobrze. To ja bym chciał podejść, bo skoro widzę, że tu jest coś zawalone i tak dalej, podejść do tego wejścia do tunelu dalej. Dobrze, zanim zeksplorujesz całe ruiny, Tila chciała coś zrobić.
No, ja tak jak mówił Trnilo, bym chciała tą detekcję magii użyć. Już ją wklejam, proszę. Detekcja magii wymaga koncentracji, więc możesz ją podtrzymywać. Mhm. Zasięg 9 metrów, wykrywasz, czy jest coś magicznego. Tak. I nie działa przez ścianę. Tak. Ale jest blokowane przez ścianę o szerokości jednej stopy. Więc wokół siebie nie wykrywasz żadnej magii obecnie. Okej, okay, dobra. To ja idę powolutku za nimi. Za Riardonem idę. I się rozglądam. Jak Riardon prowadzi, to ja idę za nim. Mój drogi, spoglądasz do kolejnej komnaty. Widzisz, że owa komnata wypełniona jest generalnie komnata wygląda na naturalną jaskinię. Sufit częściowo się zawalił i opadł na coś, co kiedyś było budynkiem z drewna. Okej. Okay. Dostrzegasz jakieś porozrzucane drewniane głowy i jakieś rozkładające się kapelusze. Widzisz sporo kości porozrzucanych też w tej komnacie. A ty mówisz, że ściany przychodziły w marmurową podsaskę, tak? Tak, tutaj. A, tutaj, dobra. A teraz wracacie ponownie do naturalnej jaskini. Dobra, dobra. Zresztą tak jak widać, tu mamy kwadraciaki bardziej, nie? To jest marmurowa posadzka i marmurowe ściany. Okej. Okay. A tam jest jeszcze przejście chyba. Tam jest przejście? Jest coś takiego jak rumowisko. Trzeba byłoby się zanurzyć w wodzie i je jakoś rozgrzebać. Zajęłoby dobra. To trochę czasu. Dobra. Okej, okay, dobra, to tu w tym rumowisku rozumiem, że jak jest ten dom, to tutaj coś jest. Co to? Ale rzeczywiście, że tak. Gdy zaczynacie się poruszać wśród tego rumowiska, możemy sobie zacząć od testu inicjatywy. Ponieważ widzicie, że coś zaczyna się tam poruszać i wstaje. Słuchajcie, zapraszam was wszystkich na naszego Discorda. Link znajdziecie w opisie. Jeśli do nas wpadniecie, będziecie również mieli okazję zagrać takową sesję. Innego mistrza gry, a może nawet i u mnie. Zapraszam oczywiście również na nasze media społecznościowe. Facebook, Instagram. No i zachęcam do obejrzenia reszty materiałów na naszym YouTubie. Na razie.